Szanowni Państwo, chciałem serdecznie wszystkich Państwa przywitać na dzisiejszej sesji zatytułowanej Budowanie systemu ochrony małoletnich i bezbronnych w Kościele w Polsce, bilans i perspektywy. Witam zarówno z tych z Państwa, którzy są z nami tu obecni fizycznie na sali, ale także tych, i cieszę się, że Państwa jest znacznie więcej, tych z Państwa, którzy biorą udział w sesji w trybie online. Takie mamy czasy, takie ograniczenia sanitarne. Nasza dzisiejsza sesja, najkrócej mówiąc, tak jak zresztą słyszeliśmy w tytule, poświęcona jest tworzeniu systemu ochrony osób małoletnich i bezbronnych, jaki Kościół w Polsce buduje już mniej więcej od 8 lat. Dziś starać się będziemy odpowiedzieć na pytanie, na jakim jesteśmy etapie i jakie zadania wciąż przed nami stoją, pamiętając, że podstawowym podmiotem troski Kościoła zawsze są i winny być osoby skrzywdzone. Dlaczego ten temat jest tak ważny? Dlatego, powiedziałbym najkrócej, że grzech, przestępstwo wykorzystania seksualnego osób najsłabszych czy bezbronnych jest szczególnym rodzajem perwersji i jest w stanie niestety bardzo mocno zaburzyć misję Kościoła i podważyć jego wiarygodność. I z tego powodu proces oczyszczenia, jaki podejmuje Kościół, proces budowania takich struktur, które zapobiegną takim przestępstwom oraz proces tworzenia szeroko pojętej pomocy dla osób poszkodowanych musi być absolutnie jednym z priorytetów działania Kościoła dzisiaj. Chciałem bardzo serdecznie powitać naszych prelegentów tu obecnych w osobach ojca Adama Żaka, który jest od 2013 roku koordynatorem zamienia konferencji Episkopatu tej całej pracy, czyli systemu ochrony dzieci i młodzieży. Witam Martę Titaniec, która jest prezesem Fundacji Świętego Wojciecha, też Fundacja Konferencji Episkopatu Świętego Józefa, oczywiście. Ja Martę pamiętam z Gniezna, z Organizacji Zjazdów Gnieźnieńskich i tam występowała jako Fundacja Świętego Wojciecha. Oczywiście Marta jest prezesem, Marta Titaniec jest prezesem Fundacji Świętego Józefa, która ma za zadanie służyć właśnie osobom poszkodowanym. O tym zresztą za chwilę będzie mówić w szczegółach. Witam bardzo serdecznie też obecną przy tym stole siostrę Jolantę Hernik, klarytynkę, odpowiedzialną za formację sióstr na poziomie Europy. Witam bardzo serdecznie profesora mecenasa, zarazem Michała Królikowskiego, który od lat, że tak powiem, angażuje się w tą tematykę, i tutaj dzisiaj będzie występować jako członek komisji współpracującej pomiędzy Kościołem a tą Państwową Komisją do Spraw Pedofilii. Witam także inne osoby, innych prelegentów, którzy się nie zmieścili w tej chwili przy stole prezydialnym, ale niebawem tutaj dosiądą, mianowicie siostrę Katarzynę Besiekielską, Szarytkę, zaangażowaną w pracę wychowawczą z osobami niepełnosprawnymi i właśnie w tworzenie systemu prewencji dla tychże osób, ojca Wojciecha Bojanowskiego, jezuitę z Nowego Sącza, z Jezuickiego Centrum Edukacji, księdza Piotra Studnickiego, który kieruje biurem delegata do spraw ochrony dzieci i młodzieży, czyli tym delegatem jest, jak wiemy wszyscy, ksiądz prymas Polak, a także łączących się z nami online panią Krystynę Dudzis, psychoterapeutkę z Gdańska, współpracowniczkę Centrum Ochrony Dziecka, którym kieruje tutaj obecny ojciec Żak, specjalizującą się w różnych programach szkoleniowych, oraz księdza Wojciecha Rzeszowskiego z Gniezna, byłego rektora tamtejszego seminarium duchownego, obecnie dyrektora Centrum Formacyjno-Edukacyjnego, delegata do spraw ochrony dzieci i młodzieży na poziomie diecezji i bliskiego współpracownika także tutaj Centrum Ochrony Dziecka stworzonego przez ojca Żaka. Proszę Państwa, nasza sesja składać się będzie z dwóch takich podstawowych części.
Pierwsza poświęcona jest konkretnym działaniom w ramach odpowiedzi Kościoła w Polsce na problem wykorzystania seksualnego małoletnich i bezbronnych, ze szczególnym naciskiem tego, co tych programów, tych inicjatyw, tych działań, które jakoś w zeszłym roku zostały rozpoczęte, czy się rozwijały i aktualnie się rozwijają. Także poruszymy oczywiście kwestię współpracy tutaj ze strukturami państwa i problemów z tym związanych. A druga część naszego spotkania będzie dyskusją panelową na temat, trochę publicystycznie jest to sformułowane, Kościół różnych prędkości, na jakim jesteśmy w tym zakresie etapie. Poprowadzi ją Tomasz Królak z KAJU. Jeszcze raz wszystkich serdecznie witam. I chciałem na początku przekazać głos. To będą takie krótkie komunikaty. Zresztą wszyscy państwo dostaliście chyba na piśmie też, wszyscy państwo, którzy się zgłosiliście na tą sesję. Siedmiominutowe wystąpienia, które otwiera Marta Titaniec i powie nam o pomocy osobom pokrzywdzonym, wykorzystanym seksualnie, pomocy ze strony Fundacji Świętego Józefa. Fundacji Konferencji Episkopatu Polski, której Marta przewodniczy. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Witam państwa bardzo serdecznie. Filozofię działania Fundacji Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski opisuje ewangeliczna przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Ten nie tylko udzielił bezpośredniej pomocy osobie pokrzywdzonej, ale również zapewnił jej długofalowe wsparcie, by ten odzyskał zdrowie. Poprzez dostępne środki Fundacja świadczy pomoc bezpośrednią osobom zranionym wykorzystaniem seksualnym w Kościele, a także wspiera profesjonalizację kościelnego systemu reagowania, pomocy i prewencji. Przypomnę, że fundacja jest finansowana ze składek biskupów oraz prezbiterów inkarnowanych w diecezjach oraz zakonach męskich. Rok 2021 był drugim rokiem działania Fundacji Świętego Józefa i w ubiegłym roku podkreślę, że fundacja podwoiła wydatki na pomoc osobom pokrzywdzonym. Realizując te działania dwutorowo, jako pomoc bezpośrednią i jako pomoc zewnętrzną, finansowaną w postaci grantów oraz realizując działania własne. W ubiegłym roku fundacja wydała ponad 1 300 000 na realizację swoich celów statutowych, na pomoc bezpośrednią i pośrednią osobom pokrzywdzonym. Na poziomie lokalnym fundacja działa przez swoich koordynatorów, którzy są w każdej diecezji, jest ich 49 osób, oraz w wybranych zakonach męskich to jest 24 osoby. Jest to bardzo ważne, to znaczy mamy kontakt bezpośrednio z diecezjami i zakonami męskimi, jeśli chodzi o adekwatną pomoc osobom pokrzywdzonym. Kontaktujemy się z koordynatorami, jeśli właśnie osoba pokrzywdzona się do nas zgłasza, jaka zostaje pomoc udzielona, czego potrzebuje, jakiego wsparcia, jak można ją otoczyć opieką. I ta znajomość osób pokrzywdzonych jest bardzo ważna dla nas, by ta pomoc rzeczywiście była bardzo, bardzo konkretna i bardzo odpowiednia. Z drugiej strony koordynatorzy dbają o w jakimś sensie monitoring tego, co się dzieje na poziomie lokalnym, w diecezjach czy zakonach, inicjując, zapraszając do składania grantów podmioty czy instytucje, czy działające w danej diecezji, czy w danym zgromadzeniu męskim. Jeśli chodzi o pomoc bezpośrednią, czyli osobom pokrzywdzonym, w ubiegłym roku pomogliśmy
25 osobom, finansując przede wszystkim pomoc terapeutyczną, pomoc specjalistyczną, w tym leki, pomoc edukacyjną i pomoc prawną. Kwota udzielonej pomocy na pomoc bezpośrednią wyniosła około 150 tysięcy złotych i też została kilkakrotnie zwiększona w stosunku do pierwszego roku działania fundacji. Jeśli chodzi o pomoc grantową dla podmiotów zewnętrznych, udzieliliśmy 38 grantów. Przede wszystkim granty dotyczyły wsparcia profesjonalizacji osób, czyli płacimy za specjalistyczne studia osobom, które pracują w systemie pomocy na poziomie lokalnym. Następnie jest to prewencja w diecezjach i zakonach męskich. Następnie pomoc bezpośrednia, ale realizowana przez diecezję. Kolejne granty dotyczyły finansowania podmiotów czy instytucji, które pomagają, czyli regionalne punkty dla osób zdanionych funkcjonujące w Gnieźnie, Kaliszu, Poznaniu, Gdańsku. Kolejne się otwierają, czy z inicjatywy Zdanieni w Kościele, czy Centrum Ochrony Dziecka, czy wsparcia interwencji kryzysowej, czy grup wsparcia dla osób pokrzywdzonych wykorzystaniem seksualnym. Jeden grant naukowy i to też pokazuje, że się rozwijamy. Jeśli chodzi o działania własne fundacji, to również tutaj rozwijamy naszą działalność. Wspomnę ważniejsze inicjatywy, czyli pierwszy telefon Zgłoś Krzywdę i strona, gdzie osoby mogą zgłaszać wiedzę o krzywdzie bądź o zaniedbaniach przełożonych kościelnych bądź o problemach działającego systemu. Następnie bardzo ważny dla nas projekt z Krajowym Ośrodkiem Duszpasterstwa Rodzin. W tym roku opłacamy 14 osobom z 7 diecezji pomoc specjalistyczną, czyli studia na Centrum Ochrony Dziecka oraz studia specjalistyczne, by zwiększyć jakość udzielanej pomocy na poziomie lokalnym. Następnie bardzo ważna publikacja, spowiednik wobec dramatu wykorzystania seksualnego. Jest to poradnik dla księży, to jest również odpowiedź na potrzeby osób spowiadających się. I to jest narzędzie bardzo użyteczne dla księży, którzy spotykają się w konfesjonale ze skrzywdzoną osobą, ze świadkiem krzywdy bądź ze sprawcą, niezależnie od tego, kim on jest. I ostatni projekt, o którym powie więcej po mnie siostra Jola, współpraca z zakonami żeńskimi, uruchomienie telefonu siostry dla sióstr oraz odpowiedź na ciągle jeszcze wielki brak kobiet w systemie, siostry towarzyszące osobom zranionym, 11 sióstr z 10 zgromadzeń jest gotowych poprzez wsparcie telefoniczne i mailowe do udzielenia, do wysłuchania, wsparcia towarzyszenia duchowego. Wszystkie dane sióstr towarzyszących osobom skrzywdzonym znajdziecie na Państwa na stronie wspólnotazezranionymi.pl. Dziękuję. Chciałem bardzo podziękować Marcie Titaniec za tą prezentację działalności Fundacji Świętego Józefa, która jest, jak słyszeliśmy, no taką niezwykle ważną strukturą pomocy zarówno osobom skrzywdzonym, jak i pomocy na rzecz tego budowanego systemu szkoleń, inicjatyw, telefonów zaufania i tak dalej. No, fundacja istnieje od niecałych 2 lat. Działa od ponad roku, można powiedzieć. Jest gdzieś na początku drogi, ale widać, że no, ta działalność będąca odpowiedzią na potrzeby jest już bardzo szeroka. Wszystkie szczegóły Państwo możecie dodatkowo przeczytać w tekście pani Marty, który jest dostępny, będzie też publikowany w serwisie Katolickiej Agencji Informacyjnej. Marta już zapowiedziała siostrę Jolantę Hernik.
siedzącą po lewej stronie. Tutaj siostra jest odpowiedzialną dokładnie za prefekturę formacji w europejskiej prowincji sióstr misjonarek klarytynek. I poruszy tutaj zagadnienie, które chyba dotąd publicznie, z tego co ja wiem przynajmniej, nie było poruszane, mianowicie kwestie problemu wykorzystania seksualnego w zgromadzeniach żeńskich. No i oczywiście jaka jest odpowiedź na ten problem. Siostra uczestniczy tu w telefonie zaufania. No i zupełnie pionierską pracę w tym zakresie prowadzi. Oddaję głos siostrze Jolancie. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim dziękuję serdecznie za zaproszenie, że mogę uczestniczyć w tej sesji. Towarzyszy mi taki obraz. Przyszła do mnie siostra na rozmowę i w ręku trzymała antyramę. Ta antyrama była pokryta piaskiem. Zaczęła płakać i przez łzy powiedziała: pomóż mi odnaleźć, on jest przykryty. Nie wiedziałam, o kim mówi, ale w trakcie wypowiadania swojego zranienia palcem przesuwała piasek po tej antyramie i dzięki temu mogłam zobaczyć, że w tej antyramie jest twarz Jezusa. To jest obraz taki bardzo poruszający, jeden z wielu, jeden z tych obrazów, który w mojej pracy, mojej posłudze codziennej towarzyszy mi. I jeżeli są siostry zakonne, które słuchają nas, słuchają tej sesji, to chciałabym powiedzieć, że jesteśmy po to, by wam pomóc, jesteśmy z wami i nie czujcie się osamotnione. Przechodząc do meritum sprawy, czyli do meritum tematu, warto zaznaczyć, że dzisiaj możemy mówić o przypadkach wykorzystania, bo na ten temat posiadamy wiedzę. Natomiast nie możemy, przynajmniej na ten obecny moment, mówić o problemie wykorzystania jako stwierdzonym w fakcie na mniejszą bądź szerszą skalę, ponieważ nie posiadamy danych statystycznych. Z ramienia konsulty przełożonych wyższych żeńskich zgromadzeń zakonnych nie była robiona dotychczas żadna ankieta, na podstawie której moglibyśmy dokonać analizy i moglibyśmy stwierdzić, na jaką skalę posiadamy problem. Ale nawet bez tych naukowych ankiet wiemy, że przypadki wykorzystania w żeńskich zgromadzeniach zakonnych nie dotyczą jedynie sfery seksualnej. Krzywdy w zakonach można podzielić na takie trzy podstawowe kategorie. Przypadki wykorzystania seksualnego nie tylko przez osoby duchowne, lecz również, patrząc na to społecznie, przez ojców, wujków, a nawet rodzonych braci. Druga płaszczyzna to jest przypadki nadużycia władzy przez przełożonych w niektórych zgromadzeniach, ale również zdarzają się przypadki nadużycia podwładnych w stosunku do przełożonych i reszty wspólnoty i wreszcie przypadki sił stosujących mobbing wobec pracowników w dziełach przez nie prowadzonych, czy też przemoc wobec podopiecznych. Myślę, że te przypadki są już bardziej nagłaśniane przez media. Po co o tym mówimy? Mówimy przede wszystkim o tym po to, by przyjąć do świadomości, że jeżeli kogokolwiek spotyka jakaś krzywda, jakieś nadużycie, to należy nazwać tę sprawę po imieniu i po prostu zacząć działać. Chcemy też powiedzieć, że krzywdy seksualne, nadużycia władzy, mobbing podlegają kościelnym kanonom i zgłoszenie takiej krzywdy to nie tylko prawo, ale nade wszystko obowiązek. Jakie są drogi wyjścia z istniejących przypadków nadużyć? Przełożone żeńskie zgromadzeń zakonnych posiadają swoje struktury, posiadają zasady. Są przełożone, które dbają o to, by problemy rozwiązywać na tak zwanym szczeblu lokalnym, czyli wewnątrz zgromadzenia. Są przypadki, które są zgłaszane zgodnie z prawem cywilnym i kanonicznym, ale chcemy też myśleć o zgromadzeniach, które potrzebują zewnętrznego wsparcia i tutaj wiedza na temat systemowych obowiązków i rozwiązań przekazywana jest również na cyklicznych zebraniach wyższych przełożonych. Kilka zgromadzeń ma już swoje delegatki. Jest to kilka na razie zgromadzeń. Ufamy, że będzie więcej. Jak wspomniałam, nie znamy skali potrzeb,
ale już widzimy, jak ważne jest wsparcie Fundacji Świętego Józefa, które zapewnia pomoc psychoterapeutów, wsparcie prawników przy dochodzeniach wstępnych. Dzięki nim tworzone są też wytyczne podobne do tych, które mają już diecezję, ale Fundacja Świętego Józefa zapewnia też coś bezcennego w życiu nie tylko osób konsekrowanych, lecz w ogóle ludzi. Pomoc i wsparcie duchowe w ramach dwóch projektów. Jeden z tych projektów już Marta tutaj nadmieniła, to jest projekt Telefon Zaufania Siostry dla Sióstr i w ramach tego telefonu można tutaj, dokonują się takie, czy można dokonać takich dwóch pierwszych kroków bardzo ważnych. Po pierwsze, można opowiedzieć w sposób absolutnie dyskretny i bezpieczny o swojej krzywdzie. I druga sprawa, która wypływa z tego, to jest poczucie wysłuchania. I mamy już takie doświadczenie, że kiedy osoba czuje się wysłuchana, to wtedy rodzi się w niej takie pragnienie, aby przystąpić do działania. Telefon zaufania siostry do sióstr, można poprzez ten telefon można też otrzymać pomoc systemową, o której już zostało tutaj wspomniane. Druga inicjatywa to są siostry towarzyszące osobom zranionym. Było już o tym wspomniane, ja tylko dodam, że dane kontaktowe tych sióstr można znaleźć również na stronach internetowych, ochrona, episkopat, zgłoś krzywdę, wspólnota ze zranionymi. Mogę powiedzieć tylko tyle albo aż tyle, że ufamy, że mówienie o tym, zależy nam na tym, aby właśnie o tym mówić, bo taką mamy nadzieję, że dzięki właśnie Państwu, dzięki mediom informacja o naszych inicjatywach dotrze do sióstr i być może szczególnie tych, które teraz najbardziej potrzebują naszej troski, wsparcia i pomocy. My jesteśmy po to, aby słuchać, jesteśmy po to, aby pomóc, jesteśmy po to, aby wesprzeć każdą osobę, która jest w potrzebie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję siostrze za ten jakże ważny i trudny zarazem głos. Jeszcze raz dziękuję. I chciałem teraz poprosić o wypowiedź pana profesora Michała Królikowskiego. Michał Królikowski, proszę państwa, jak pewnie wiecie, jest profesorem prawa karnego pracującym na Uniwersytecie Warszawskim, także adwokatem. W latach 2006-2011 był dyrektorem Biura Analiz Sejmowych, a w latach 2011-2014 z kolei wiceministrem sprawiedliwości, a w kolejnym okresie członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy tymże ministrze sprawiedliwości. Obecnie jest także członkiem zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw kontaktów, to już mówiłem wcześniej, z Państwową Komisją do spraw pedofilii. Jest zarazem oblatem benedyktyńskim, członkiem Laboratorium Więzi i tak dalej, i tak dalej. Tu długo można byłoby mówić. Pan Michał Królikowski z racji tych wszystkich swoich zaangażowań będzie mówić właśnie o temacie współpracy Kościoła z Państwowym Systemem Sprawiedliwości oraz z tą już wspomnianą Państwową Komisją do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej, czyli w skrócie mówimy o tej Komisji do spraw pedofilii. Ten temat jest jednym z ważnych tematów też medialnych, ważnych tematów działania, bo ta współpraca przecież no, nie przyniesie, znaczy sprawa ochrony osób pokrzywdzonych nie zakończy się sukcesem, o ile nie będzie bliskiej tutaj współpracy z państwem. Są różne problemy na tym tle. Niedawno też wypowiedziała się na ten temat Stolica Apostolska. Chodzi o tą wymianę dokumentów i nuncjatura w Warszawie. Oddaję głos Michałowi Królikowskiemu. Dzień dobry. Ja swoją wypowiedź chciałem podzielić na dwa fragmenty. Pierwszy dotyczy współpracy Kościoła katolickiego z organami wymiaru sprawiedliwości, ściślej z prokuraturą i sądem. Drugi dotyczy współpracy z Komisją do spraw pedofilii, która to współpraca ma inny cel, inny
charakter, inne powstają w niej także problemy. Jeżeli chodzi o współpracę pomiędzy Kościołem katolickim a sądami i prokuraturą, nie ma wątpliwości, że istnieje zarówno powinność prawna, jak i też moralna co do tego, żeby Kościół zaangażował się w system wykrywania i karania sprawców przestępstw oraz odpowiedniego wsparcia praw osób pokrzywdzonych w tych postępowaniach. System instytucjonalny prowadzenia dochodzeń wstępnych w Kościele katolickim uległ w ciągu ostatnich lat niezwykle wysokiej profesjonalizacji i od 2017 roku, kiedy to wszedł w życie nowy kształt przepisu 240 kodeksu karnego, według mojej wiedzy standardem jest przekazywanie informacji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prokuraturze wtedy, kiedy rozpoczyna się wstępne dochodzenie kanoniczne. W tym zakresie wydaje mi się, że praktyka Kościoła jest absolutnie prawidłowa i wymaga na aprobatę. Innym kłopotem w tym obszarze jest przekazywanie dokumentów dla potrzeb sądu i prokuratury w ramach prowadzonych przez nich postępowań. Z formalnego punktu widzenia kościelna osoba prawna, diecezja, zakon jest w sytuacji takiej samej jak każdy inny, to znaczy jeżeli prokurator lub też sąd wnosi o wydanie dokumentów, wówczas to zobowiązanie wynikające z zasady współpracy z organami ścigania, w szczególności artykułem 15 kodeksu postępowania karnego, musi być zrealizowane. Oczywiście w przypadku Kościoła dochodzi jednak do pewnej kolizji, a mianowicie status Kościoła katolickiego oparty o rozwiązania konkordatowe oraz konstytucję prowadzi do tego, że Kościół ma zachowaną pewną wyjątkową autonomię prawną w państwie, w tym w szczególności autonomię do prowadzenia jurysdykcji własnej w stosunku do członków Kościoła katolickiego. A zatem księża czy też biskupi są związani pewnymi obowiązkami wynikającymi z prawa kościelnego. Na przykład takimi, że spoczywa na nich tajemnica urzędowa i nie są wolni w dysponowaniu wszystkimi informacjami, które mogliby przekazywać dalej. Z tego powodu należy postulować, by współpraca pomiędzy organami ścigania a Kościołem opierała się na żądaniu czy też oczekiwaniu wydania dokumentów przez kościelne osoby prawne, ale nie w trybie postanowienia zabezpieczenia dowodów, a w przypadku odmowy wydania tych dowodów przeszukaniu i zajęciu siłą. Wiem, że dwukrotnie tego rodzaju przypadki przeprowadzenia dowodu z dokumentów, które znajdują się w kancelarii nawet tajnej kościelnej osoby prawnej, były podejmowane. Kontrola sądowa powiedziała, czy doprowadziła do stwierdzenia, że tego rodzaju praktyka jest nieprawidłowa, ponieważ właśnie prowadzi do powstania owej kolizji, którą trudno usunąć, obowiązku współpracy i obowiązku odmowy wydania dokumentów ze względu na powinności prawa kanonicznego. Nie ma tutaj do końca wypracowanych rozwiązań ustabilizowanych w praktyce, jednak należy przyjąć takie rozwiązanie, że we wszystkich sprawach karnych ten obowiązek wydania powinien być przez stronę kościelną zrealizowany, natomiast organy ścigania czy też sądy powinny kierować się, powinny używać do tego narzędzi miękkich, to znaczy zwracania się z oczekiwaniem wydania takich dokumentów, co powinno spotykać się z właściwą reakcją, a nie wydawania postanowień o zabezpieczeniu dokumentów i przeszukania na wypadek odmowy ich wydania. Trzecia kwestia to współpraca z Komisją do spraw pedofilii, która wywołała bardzo istotne zagadnienie związane z dostępnością akt postępowania kanonicznego w zależności od etapu, na którym to postępowanie się znajduje. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że postępowanie kanoniczne w sprawach sprawców przestępstw wykorzystania seksualnego małoletnich jest prowadzone na dwóch etapach. Pierwszy etap jest własnym etapem diecezjalnym, to jest ten etap wstępnego dochodzenia kanonicznego, które kończy się przekazaniem akt do Stolicy Apostolskiej, dokładniej mówiąc Kongregacji Nauki Wiary. Ta
dalej decyduje, jak ma wyglądać postępowanie, czy to ma być to postępowanie administracyjne, czy proces, i przekazuje tą sprawę do prowadzenia określonemu podmiotowi, najczęściej tej samej diecezji. Jednak od tego momentu ten proces jest prowadzony w ramach jurysdykcji Stolicy Apostolskiej i akta tej sprawy są aktami procesu Watykanu. To oznacza zatem, że w tym obszarze współpraca w zakresie otrzymania dokumentów nie jest współpracą wewnątrzpaństwową, czyli organ ścigania biskup jako dysponent tych dokumentów. Jest współpracą pomiędzy państwem polskim a państwem Stolicą Apostolską Watykanem. I uzyskanie tych dokumentów musi odbywać się za pomocą narzędzi właściwych dla międzynarodowej współpracy w zakresie pomocy prawnej w sprawach karnych. Wyjaśnienia Stolicy Apostolskiej wskazują na to, że może odbyć się to za pośrednictwem sformalizowanego wniosku o pomoc prawną, ewentualnie wystąpienia do nuncjusza, który ma uprawnienie do tego, żeby podjąć decyzję o tym, by biskup prowadzący postępowanie przekazał takie dokumenty organom ścigania. To jest istotny standard międzynarodowy, który obowiązuje wszystkie państwa. Tylko w ramach Unii Europejskiej istnieją uproszczone mechanizmy współpracy międzynarodowej, gdzie jest automatyzm wykonania orzeczeń sądowych. Wszędzie inaczej rząd porozumiewa się z rządem po to, żeby uzyskać pomoc prawną w zakresie prowadzenia postępowania karnego, i nie inaczej jest, jeżeli chodzi o Watykan. Tylko pozornie wydaje się, że to są sprawy krajowe, ponieważ prowadzi je organ jurysdykcyjny w Polsce, ale w ramach kompetencji Watykanu. Czwarta i ostatnia kwestia to współpraca z Komisją do Spraw Pedofilii. Komisja ma określony obowiązek prowadzenia postępowania, które wyjaśni zjawisko pedofilii w Polsce, przeciwdziałania tej pedofilii czy zgłaszania sprawców. Z tego powodu jest zainteresowana, tak też wynika z ustawy, z zachowaniem czy zdarzeniami w ramach kościoła związków wyznaniowych. Jednocześnie komisja nie ma uprawnienia do tego, żeby nałożyć na kościół i inne kościoły, związki wyznaniowe obowiązku przekazania dokumentów. Ma takie uprawnienie w stosunku do organów państwowych, ale nie kościoła katolickiego. W związku z tym współpraca z Komisją do Spraw Pedofilii może odbywać się tylko i wyłącznie za pośrednictwem, na zasadzie dobrowolności, współpracy, wymiany informacji pomiędzy jednym i drugim podmiotem. I im większe będzie zaufanie pomiędzy tymi podmiotami, tym ta współpraca może być bardziej efektywna. Komisja poszukuje u Kościoła katolickiego dostępu do dokumentów, które nie znajdują się w jurysdykcji biskupów oraz przełożonych polskich. Poszukuje dostępu do dokumentów, które są w jurysdykcji watykańskiej, i zasadniczo nie przyjmuje odmowy wydania tych dokumentów z powołaniem się na racje prawne w tym zakresie. Z drugiej strony Kościół katolicki próbuje przekazać wszelkie możliwe dostępne dane, które są w dyspozycji własnej Kościoła katolickiego polskiego, jak dane statystyczne, które nie zyskują pełnej aprobaty komisji. Komisja poszukuje analizy aktowej tych spraw. Tego porozumienia nie udaje się na razie osiągnąć i oceniam dialog pomiędzy Komisją do Spraw Pedofilii, której intencje z pewnością są dobre, oraz Kościoła co do intencji, którego w zespole jestem pewien, jako prowadzony ostrożnie i mogący rodzić brak zaufania po obu stronach. Komisja może mieć wrażenie, że Kościół nie chce udostępnić tych akt celowo po to, żeby czegoś nie ujawniać. My jako strona kościelna mamy takie poczucie, że komisja nie do końca rzetelnie potrafi posługiwać się, zwłaszcza w dyskursie medialnym, tymi danymi. Przypomnę państwu tutaj o tym nieszczęsnym zdarzeniu z prezentacji raportu pierwszego komisji, w którego treści znalazła się informacja wskazująca, że rzekomo, podkreślam to słowo, bo było to potem prostowane w jednym z wywiadów członka komisji, że rzekomo 30% sprawców przestępstw przeciwko dzieciom to są osoby duchowne. To oczywiście tego rodzaju zdarzenia nie budzą zaufania i nie ułatwiają tej współpracy. Ostatecznie chcę powiedzieć tak, że jedynym, to jest już mój pogląd osobisty, a nie pogląd członka zespołu KEP, jedynym sposobem wyjścia z tego klinczu, który prawnie jest nie do rozwiązania,
upatruję w powołaniu komisji własnej przez Kościół katolicki i przeprowadzeniu podobnego do zadań komisji państwowej przeglądu akt spraw zakończonych, które pozwoli uzupełnić obraz, jaki pozyskuje komisja, rzetelnie wykonanym obrazem na aktach własnych Kościoła katolickiego, oczywiście za zgodą Watykanu. Mamy już taki jeden dobry w tym obszarze przykład zakonu braci kaznodziejów, czyli dominikanów, którzy tego rodzaju trudny i bolesny proces przeszli, ale rzeczywiście to ujawnienie doprowadziło do jakiegoś nowej przestrzeni rozwoju, czy też nawrócenia się tego zgromadzenia. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu profesorowi za ten niezwykle merytoryczny głos. Myślę, że porządkujący też tutaj od strony właśnie prawnej, która jest bardzo ważna, te zagadnienia, o których mówimy. Wiemy, że jednym z ważnych tematów debaty publicznej ostatnich miesięcy jest właśnie kwestia przekazywania dokumentów przez Kościół bądź nie przekazywania tych dokumentów. Tutaj znaleźliśmy odpowiedź, jak ta kwestia wygląda w świetle prawa polskiego i prawa międzynarodowego, bo tu chodzi o współpracę przecież z podmiotem prawa międzynarodowego, jakim jest Stolica Apostolska. Dziękuję też za ten ostatni postulat powołania tej wewnątrzkościelnej komisji wzorem dominikanów. Myślę, że ten wzór dominikanów może być tutaj ciekawym punktem wyjścia. Zresztą pan profesor był w tej komisji i współtworzył tamten raport i na pewno szersze takie badanie i analiza by się przydała. Jeszcze pan profesor będzie występować tutaj w dyskusji panelowej, więc będzie okazja na pewno do zadania mu pytań. Teraz przekazuję głos ikonie tej całej sprawy, jeśli tak można powiedzieć. Ona tak wygląda właśnie, czyli ojcu Adamowi Żakowi, który pewnie mógłby tutaj mówić do wieczora o tych wszystkich sprawach. Natomiast proszę o 7-minutowy głos, wybiórczy oczywiście z konieczności, skoncentrowany na bardzo ważnej sprawie, jaka rozpoczęła się w ostatnich latach, a skonkretyzowała w ubiegłym roku, mianowicie jesienią mieliśmy tu w Warszawie organizowaną przez właśnie Centrum Ochrony Dziecka, Biuro Delegata, tą Watykańską Komisję do Spraw Ochrony Małoletnich, międzynarodową, niezwykle ważną konferencję na ten temat, która uruchomiła, tak jak to zrozumiałem, pewne współdziałania w tym zakresie na terenie Europy Środkowo-Wschodniej w ramach Kościoła czy kościołów tutaj w tej części Europy reprezentowanych. O tym między innymi będzie mówić właśnie ojciec Adam Żak. Bardzo proszę. Dobrze, że pan prezes powiedział między innymi, dlatego że już te głosy, które tutaj padły, w jakiś sposób też mnie wywołują do tablicy, bo na przykład temat sióstr i problemu wykorzystania lub powiedzmy nadużyć władzy i tak dalej były już poruszane przeze mnie i przez moją współpracowniczkę 8 czy 9 lat temu na konferencji wszystkich czterech konferencji, prawda, wyższych przełożonych, zakonnych, męskich, żeńskich i no nijakich nie ma, ale jeszcze sióstr klauzurowych. Więc to znaczy, przez to chcę powiedzieć, że cała ta tematyka, ona ma swój rozwój, ona ma swoją historię. I tak samo ten moment, w którym my się w tej chwili znajdujemy, jeśli chodzi o współpracę międzynarodową, to też jest historia dłuższa niż tylko sama konferencja międzynarodowa i tam powiedzmy 2 czy 3 lata przygotowywania, bo z powodu pandemii ona była przesuwana. To jest coś, co od dłuższego czasu było w naszym dialogu, w moim dialogu i w dialogu CODS z Państwową Komisją, nie może nie z Państwową Komisją, z Komisją Papieską była właśnie ta kwestia rozszerzenia całego zainteresowania i współpracy z naszymi krajami, z krajami naszego bloku byłego. I to te rozmowy, które trwały
czy prawie co roku, przynajmniej dwukrotnie, plus od roku 2017 nabrały kolorów i przybrały kształt właśnie projektu tej konferencji międzynarodowej, która się odbyła we wrześniu od 19 do 22 września 2021 roku. Ta konferencja od początku, jak żeśmy ją rozpoczęli, wymianę na temat tego, co ona miałaby za cel, to od początku były dwa wskazywane, mianowicie danie impulsu, by odpowiedzialni za Kościół w naszej części Europy i którzy borykają się z różnymi, to są różne kraje, różne konfiguracje, jeśli chodzi o społeczność katolicką w tych poszczególnych krajach, więc żeby zajęli się tematem wykorzystywania małoletnich, dając adekwatną odpowiedź na ujawnienia i na zgłoszenia, ale również na informacje medialne, bo w niektórych krajach nie ma w ogóle zgłoszeń, prawda, bo Kościół nie działał przez dziesiątki lat i w związku z tym nie mają w pewnym sensie historii, czy jakiejś prehistorii nawet tego wykorzystywania, tylko są w tej chwili, mierzą się z czym? No, z tym, że media przynoszą wiadomości ze świata i również z krajów sąsiednich, prawda? Co do których oni nie posiadają bezpośredniej wiedzy, co do których po prostu samo zjawisko, właśnie tak ono się konfiguruje w tej historii kilkudziesięcioletniej ujawnień w Kościele katolickim, no to po prostu brak wiedzy, brak personelu odpowiednio do tego przygotowanych i tak dalej, wykształconych. I to wszystko, pierwsza rzecz to, żeby dać ten impuls, prawda, przełożonym i powiedzmy tym ludziom, którzy ich wspomagają. Drugi to było stworzenie płaszczyzny regularnej współpracy i regularnej wymiany doświadczeń pomiędzy kościołami w tej przestrzeni geograficznej na temat budowania bezpiecznych środowisk dla małoletnich i dla bezradnych dorosłych. Dlatego, że no, są różne kraje, różnie ta społeczność katolicka jest obecna, no inaczej w Polsce, ale jest pewna grupa krajów określanych mianem katolickie, takie jak Litwa na przykład, albo Słowacja, albo Chorwacja, czy również Słowenia, prawda? A tak to mamy również kraje no, takie jak Albania, gdzie większość jest muzułmańska i Kościół katolicki stanowi wielką mniejszość, albo jak w republikach bałtyckich Kościół jest też bardzo, poza Litwą, jest też bardzo, jest mniejszością ogromną w tym sensie, że malutką, dlatego że są to kraje o tradycji historycznej protestanckiej. Więc to wszystko pokazuje, że ta wymiana, że tu się może odbyć, czy może wystąpić dynamika bardzo, bardzo interesująca właśnie i to oczekiwanie faktycznie się zrealizowało w czasie tej konferencji, to oczekiwanie tego, żeby się wymieniać, prawda. Ja z polskiego doświadczenia wiem, że budowanie, że to, o czym my już dzisiaj mówimy w niektórych rzeczach i że mamy coraz więcej ludzi, którzy posiadają know-how odnośnie tych kwestii, no to to jest praca na lata. To jest praca na lata. Nie da się wykształcić w społeczeństwie, które tą tematyką się nie zajmowało, nie tylko przez dziesięciolecia, ale przez stulecia, prawda? Nie da się wykształcić nagle prawda, specjalistów, którzy będą umieli budować systemy i to jeszcze w próżni państwowej w gruncie rzeczy, no bo jedyną prewencją w państwie naszym, czy w wielu państwach lub w większości państw naszego byłego bloku, no to jest tylko prawo karne. I w związku z tym cała pozytywna praca, od której zależy przyszłość, po prostu nie jest prowadzona lub nie ma jej
nie ma takiego znaczenia, jakie powinno mieć. Dlatego pierwszym krokiem po konferencji było to, żeby zrobić odpowiednią ankietę, zorientować się, jak sprawy wyglądają, z tym, że znowuż w tej materii, bo pierwszym takim, powiedzmy, organizatorem tej współpracy stało się COD, rzecz naturalna, dlatego że my też posiadamy już szereg kontaktów z tymi krajami. Powiedzmy, no ja jeździłem do, zresztą jako COD też mi jeździ na Ukrainę, mając w Kijowie duże szkolenie, łącznie z pracownikami komunalnymi w zakresie komunalnymi miasta Kijowa i również Kościoła Katolickiego. To była bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie w Rosji, na Syberii konkretnie, Białorusi, Albanii. I szereg kontaktów tutaj w Chorwacji, w tym, dlatego po prostu w sposób naturalny staliśmy się tym, powiedzmy, tymi niejako gospodarzami, pierwszymi gospodarzami tej współpracy. I pierwszym krokiem było pozbierać informacje i pozbierać po prostu oczekiwania, wyobrażenia i tak dalej. Włączyli się szybko też we współpracę Republiki Środkowej Azji, były postsowieckie kraje, były Republiki Sowieckie, Kazachstan, Kirgistan, Turkmenistan i Uzbekistan, którzy wyrazili gotowość do tej współpracy. I na pytanie, czego oczekujesz od współpracy, respondenci tej ankiety wymieniają jako najważniejszą właśnie wymianę doświadczeń. Następnie organizowanie seminariów tematycznych i współpracę w gronie specjalistów. Również bardzo interesujące są wskazane priorytety. Wśród tych, te priorytety tematyczne, już merytoryczne, nie metodologiczne. Mianowicie takim priorytetem wskazanym przez respondentów to jest budowanie systemu prewencji, jak to robić, jak sobie z tym radzić. Drugie to jest, i to jest, powiedzmy, jeśli chodzi o procentowy, to tam jest minimalna różnica między tym pierwszym priorytetem a tym drugim, mianowicie wsparcie osób skrzywdzonych i współpraca z nimi oraz szkolenia formacyjne jako taka trzecia formacyjna, czyli prewencja w takim bardziej uniwersalnym znaczeniu wprowadzana w diecezjach, w zakonach czy w takim zakresie, jaki w danym kraju jest potrzebny. A więc te priorytety, to, że współpraca z osobami, współpraca i wsparcie dla osób skrzywdzonych, to jest bardzo istotna rzecz, dlatego że ona się pokrywa również z jednym z głównych priorytetów państwowej, bo to jest, zaczyna się od P, też PCPME, czyli Papieska Komisja, a więc ich priorytetem jest i grupa robocza pierwsza, jaką w łonie tej komisji, jaka w tej komisji istnieje, to jest właśnie grupa do spraw współpracy z osobami pokrzywdzonymi. Więc tutaj skorzystamy z ich doświadczenia, ale również i metodologii, którą oni wypracowali. Wreszcie zgłaszane problemy, jakie zgłaszają problemy ci respondenci tej ankiety, one wszystkie przynależą do takiego etapu początkowego odpowiedzi na dramat wykorzystywania seksualnego osób małoletnich. Nawet w krajach, które mają już pewne struktury kształcenia, tak jak Chorwacja na Uniwersytecie Katolickim w Zagrzebiu, czy Węgry, które potworzyły w ostatnich półtora roku, dwóch latach swoje dość istotne, powiedzmy, inicjatywy właśnie takie umożliwiające kształcenie. Więc mimo tego wszystkiego, to jednak jest to dla większości, oni są w początkowej fazie mierzenia się z tym problemem. I teraz, co odczuwają jako najważniejszą, powiedzmy, trudność czy problem we własnym tym? Mianowicie brak uznania społecznego charakteru problemu wykorzystywania seksualnego. Mianowicie, czyli że jest to problem społeczny, którego częścią jest problem w Kościele, dlatego że w pewnym sensie nie znajdują po stronie społecznej, nie znajdują partnerów. I to jest
I to jest cały, cały problem. My lepiej lub gorzej znajdujemy również wśród organizacji pozarządowych na przykład. I to jest też nasza, myśmy się przecież uczyli od fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Natomiast bardzo istotne jest to, co wynika z tej ankiety, że, no, że po prostu bez uznania problemu społecznego po prostu nie zrobi się dużego kroku naprzód. Będzie to zawsze takie gotowanie we własnej kuchni, we własnym sosie. Drugi problem to jest ten brak uznania problemu społecznego. Sprzyja również temu, że także w Kościele problem ten jest minimalizowany, a czasem się zaprzecza jego istnieniu. Ponieważ nie mieliśmy zgłoszeń, jak mówią w niektórych krajach, to znaczy, że my nie mamy problemu, prawda? A z kolei, powiedzmy, jakby to powiedzieć, ta solidarność, jakby to powiedzieć, z Kościołem powszechnym, w tych kościołach, które były przez dziesiątki lat odseparowane przez kurtynę, żelazną kurtynę, no to po prostu przynosi taki efekt, że ta mentalność, że no nie ma problemu. No, inni mają problem być może, a nie my. I co najwyżej wskazuje, że mamy do czynienia z poszczególnymi przypadkami. Wreszcie kościelni przełożeni nie zawsze są wspierający i rozumiejący. Też to zgłaszają. I wreszcie, że jest mało profesjonalistów w tej dziedzinie, że nie ma się do kogo odnieść. Znam ten problem doskonale od samego początku, jak zostałem koordynatorem, to po prostu z tym się borykamy. I możemy zrobić tylko to, co powiedzmy w sposób profesjonalny, do czego będziemy, do czego mamy profesjonalnie przygotowanych ludzi. Czyli nikt z nas ani w tych kościołach, ani tutaj nie jesteśmy w stanie uczynić kroku dłuższego od nogi, którą mamy. Po prostu. Teraz jeśli chodzi o te kroki najbliższe, to warto powiedzieć mianowicie, że pierwszym takim działaniem, które przygotowujemy w ramach tych narzędzi, które mamy, których szukamy i które chcemy wykorzystać, to jest po prostu no, przygotowanie tematycznych webinarów i pierwszy z nich, który jest już współtworzony z grupą pierwszą roboczą Komisji Papieskiej, jest zaplanowany na późną wiosnę bieżącego roku i to jest właśnie towarzyszenie i współpraca z osobami pokrzywdzonymi. Potrzebna jest do tego platforma jakaś, więc tutaj też techniczne rzeczy, no bo nie da się tak łatwo jeździć. Obszar jest ogromny, to jest obszar od powiedzmy, cały obszar byłego Związku Radzieckiego, to jest cały obszar Bałkanów, to jest cały obszar tutaj tej naszej bliższej Europy Środkowo-Wschodniej. W każdym razie chcę jeszcze dodać, że ta współpraca, jeśli chodzi o współpracę międzynarodową, w której uczestniczy COD, ona ma większy, jeszcze szerszy wymiar, mianowicie również uczestniczymy w różnych międzynarodowych konferencjach, ale co jest ważniejsze, z inicjatywy ojca Zollnera powstał Global Safeguarding Alliance, czyli takie przymierze, praktycznie światowe przymierze, tak jak powszechny jest Kościół, na rzecz ochrony dzieci i młodzieży. I w ramach tego globalnego przymierza COD współpracuje, w tej chwili startujemy z Australijskim Uniwersytetem Katolickim. Nie tylko my, tylko cała ta grupa ze wszystkich kontynentów pochodząca. Współpracujemy w realizacji wspólnego projektu badawczego, którego celem jest stworzenie instrumentu pomiaru zdolności instytucji do stworzenia bezpiecznych warunków dla dzieci. Po to, żebyśmy mogli, przystępując na przykład do szkoleń czy czegoś innego, rozpoznać potrzeby, lepiej je rozpoznać, czyli mieć narzędzie również do takiej oceny zdolności, pomiaru
empirycznego pomiaru zdolności prewencyjnej takiej instytucji. To tyle na razie, a później... Bardzo dziękuję. Jeszcze ojciec będzie mówić w ramach naszej dyskusji panelowej, gdzie pewne kwestie można będzie tutaj rozwinąć. Bardzo dziękuję za ukazanie tej olbrzymiej roli Centrum Ochrony Dziecka wobec całej Europy Środkowej i Wschodniej, włącznie z tym wielkim obszarem byłego Związku Radzieckiego, no i pewnych doświadczeń, jakie Kościół w Polsce może tutaj przekazać, i za zasygnalizowanie tego problemu właśnie, że sprawa ta w Kościele jest zaledwie cząstką olbrzymiego problemu społecznego. To też rozwiniemy na pewno w dyskusji panelowej. Ja chciałbym teraz podziękować obecnym tutaj prelegentom siedzącym przy stole prezydialnym i zastąpić ich zostaje ojciec Adam oczywiście. Zapraszam tutaj siostrę Katarzynę Besiekierską, ojca Wojciecha Bojanowskiego i księdza Piotra Studnickiego do stołu prezydialnego. Ja bardzo Państwa przepraszam, że mamy tak krótki ten stół prezydialny, ale dlatego musimy zrobić tą pewną rotację. I od razu będziemy kontynuować. Jeszcze takie jedno drobne ogłoszenie, że po wystąpieniach prelegentów będą możliwe pytania ze strony Państwa, także tych Państwa uczestniczących online. Będą Państwo mogli zadawać pytania pisemnie lub głosowo po podniesieniu wirtualnej ręki, którą macie na swoim Zoomie. Bardzo serdecznie proszę zajmować miejsca. I też zamieniamy, jak rozumiem, wizytówki. Chciałem przekazać głos jako pierwszej w tej części siostrze Katarzynie Besiekierskiej ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Świętego Wincentego a Paulo, czyli siostry Szarytki, tak popularnie zwane. Też siostra jest współpracowniczką oczywiście Centrum Ochrony Dziecka, jest socjoterapeutą specjalizującą się w pedagogice osób z niepełnosprawnością intelektualną, dyrektorem specjalnego ośrodka wychowawczego w Ignacowie, na Mazowszu Wschodnim, pod Mińskiem Mazowieckim. Jest zarazem członkinią zespołu projektowego przy Centrum Ochrony Dziecka, powołanego w celu opracowania systemu prewencji wykorzystania seksualnego osób z niepełnosprawnością intelektualną. To jest też bardzo ważne zagadnienie, że często padają ofiary, wśród ofiar są właśnie osoby bezbronne zupełnie właśnie tutaj z niepełnosprawnością intelektualną. Bardzo proszę siostrę Katarzynę właśnie o przedstawienie tego problemu. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Witam wszystkich Państwa serdecznie. I przechodząc od razu do tematu. Analiza wiedzy na temat ujawnionych przypadków wykorzystania seksualnego dotyczącej okoliczności wydarzenia, charakterystyki sprawców oraz osób pokrzywdzonych przestępstwem pozwala stwierdzić z pełnym przekonaniem, że wśród zagrożonych wykorzystaniem lub skrzywdzonych są nie tylko osoby, których podstawową cechą jest małoletni wiek. Próby ustalenia trafnej profilaktyki i działań prewencyjnych, które mają szansę spełnić swoje zadanie ochrony, domagają się wyraźnego zdefiniowania grupy, która potrzebuje szczególnej uwagi i ochrony swojego środowiska. Zauważa się, że tym, co warunkuje prawdopodobieństwo stania się ofiarą przemocy seksualnej, jest szeroko rozumiana podatność na zranienia oraz cechy funkcjonowania emocjonalnego, intelektualnego i społecznego, które decydują o praktycznej bezradności, zależności i braku samodzielności osoby. Charakterystyka ta w znacznym stopniu dotyczy ogromnej części populacji osób doświadczających różnorakich form niepełnosprawności. Potwierdzają to jednoznacznie wyniki badań empirycznych. Przegląd badań zaprezentowany w 2012 roku w naukowym czasopiśmie Lancet, opublikowany przez Światową Organizację Zdrowia, wskazuje, że dzieci z niepełnosprawnością intelektualną doświadczają przemocy seksualnej
do 4,6 razy częściej niż pełnosprawni rówieśnicy. David Finkelhor, amerykański socjolog, jeden z pionierów badań nad wykorzystaniem seksualnym dzieci, nazywa osoby z niepełnosprawnością intelektualną ofiarami dostępnymi, dogodnymi i dyskretnymi. Stwierdzenie to wyraża trudną prawdę o obrazie osoby niepełnosprawnej, widzianej w perspektywie zamiaru sprawcy jako szczególnie podatnej na wykorzystanie seksualne z uwagi na specyficzne warunki jej funkcjonowania. Ograniczone umiejętności komunikowania się utrudniające wezwanie pomocy, trudności w rozumieniu i przestrzeganiu norm społecznych, osłabiona ocena sytuacji i intencji sprawcy, niezdolność do unikania lub wycofania się z sytuacji krzywdzenia, wychowanie do posłuszeństwa i uległości to tylko niektóre cechy, które zapewne charakteryzują poszczególne osoby w różnym stopniu, ale jednak składają się na smutną prawdę o tym, jaki status społeczny i ryzyko doświadczenia wiktymizacji osób z niepełnosprawnością dotyczy osób z niepełnosprawnością, zwłaszcza intelektualną. Z badań ankietowych przeprowadzonych przez Centrum Ochrony Dziecka wśród rodziców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną wynika, że ponad 70% z nich widzi potrzebę pogłębienia wiedzy o problemie wykorzystania seksualnego dzieci z niepełnosprawnością seksualną. Rodzice często nie dopuszczają myśli o tym, że ich dziecko może być obiektem seksualnym dla sprawcy. Oznaki w zachowaniu, które mogą świadczyć o wykorzystaniu seksualnym, interpretują natomiast jako specyficzne cechy niepełnosprawności intelektualnej. W tej sytuacji niezwykle ważne jest sformułowanie właściwych kierunków działania. Po pierwsze, analiza czynników zwiększających ryzyko przemocy seksualnej wobec osób z niepełnosprawnością, w tym celu, by stały się one wyznacznikiem kierunku zmian w edukacji i wychowaniu tej grupy osób. Po drugie, wzmocnienie ochraniającej roli osób najbliższych, rodziców i opiekunów, poprzez wyposażenie ich w rzetelną wiedzę o tym, jak stworzyć dziecku bezpieczne środowisko. W ramach działań Centrum Ochrony Dziecka podjęliśmy się opracowania strategii prewencyjnych, które z założenia mają stanowić propozycje odpowiedzi na potrzebę ochrony osób z niepełnosprawnością intelektualną przed wykorzystaniem seksualnym. Przygotowane zostały narzędzia skierowane do rodziców, opiekunów, wolontariuszy i osób zajmujących się zawodowo pracą z osobami zależnymi. Zespół projektowy, który stanowią pracownicy Akademii Ignacjanum w Krakowie oraz praktycy, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy pracujący na co dzień z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, opracował praktyczne poradniki opatrzone tytułem Niedostępne, niedogodne i niedyskretne, które w sposób przystępny mają dostarczyć podstawowych informacji dotyczących seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wskazują ponadto czynniki ryzyka, które chronią przed wykorzystaniem. Autorzy zwracają uwagę również na to, jakie zachowania dziecka niepełnosprawnego powinny zaniepokoić opiekunów. Podają praktyczne odpowiedzi na pytania, jak osoby dorosłe chroniące dziecko powinni zareagować na symptomy wykorzystania, jak rozmawiać z dzieckiem o jego seksualności, a jak o doświadczeniu krzywdy, gdzie szukać pomocy w przypadku podejrzenia wykorzystania seksualnego. Poradniki powstały w ramach projektu System Prewencji Wykorzystania Seksualnego Osób z Niepełnosprawnością, finansowanego ze środków Fundacji Świętego Józefa Konferencji Episkopatu Polski, i będą dostępne bezpłatnie. Coraz częściej specjaliści współpracujący z placówkami lub pracujący w dziennych i całodobowych ośrodkach wspierających rozwój dzieci lub dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną proszeni są o przeprowadzenie szkoleń zwiększających świadomość rodziców, opiekunów, a także pracowników w obszarze ochrony podopiecznych przed przemocą seksualną. Zadanie to jest niezwykle trudne ze względu na złożoność problematyki oraz brak łatwo dostępnych materiałów informacyjnych i szkoleniowych. Wychodząc naprzeciw tej potrzebie, zostały przygotowane i opublikowane na stronie Centrum Ochrony Dziecka propozycje scenariuszy szkoleń skierowanych do rodziców, opiekunów, pracowników różnych ośrodków, wolontariuszy, animatorów grup duszpasterskich. Ich zakres tematyczny zasadniczo
dotyczy treści poradników, niedogodne, niedostępne, niedyskretne. Scenariusze te są propozycją spotkań warsztatowych mających na celu zapoznanie uczestników z wiedzą i umiejętnościami zawartymi we wspomnianych broszurach. Zaproponowana formuła spotkań pozwala na wnikliwe przeanalizowanie tematu przez uczestników i dzielenie się doświadczeniem, a ćwiczenia aktywizujące sprzyjają formułowaniu wniosków praktycznych wynikających z konkretnych doświadczeń specyficznych dla danego środowiska. Wypracowane przez zespół projektowy materiały będą dostępne na stronie internetowej Centrum Ochrony Dziecka. Ideą materiałów przygotowanych w ramach pracy COD jest wyposażenie rodziców, opiekunów, wychowawców i wolontariuszy w wiedzę, która pomoże w taki sposób chronić dorosłych i dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, aby stały się dla potencjalnych sprawców przemocy niedostępne, niedogodne i niedyskretne. Dziękuję. Bardzo dziękuję siostrze za to niezwykle ważne zagadnienie właśnie ochrony osób z niepełnosprawnością intelektualną. Chciałem też Państwu zaprezentować książkę, której współautorem jest właśnie siostra. Jak chronić dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną przed przemocą seksualną? Jest to świeża rzecz, wydana dosłownie w tym roku w Krakowie. Teraz chciałem Państwu przedstawić, przechodzimy do kolejnego zagadnienia, do budowania systemu prewencji w szkołach katolickich. W ogóle przydałby się system prewencji w całym systemie szkolnym w Polsce. Na razie jest on budowany w szkołach katolickich. O tym opowie nam ksiądz Wojciech Bojanowski, jezuita z Nowego Sącza. Ksiądz Wojciech jest katechetą i duszpasterzem właśnie specjalizującym się w tym zagadnieniu. Jest absolwentem podyplomowych studiów profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży na Akademii Ignacjanum w Krakowie. Wcześniej studiował w Stanach Zjednoczonych i obecnie pracuje w jezuickim Centrum Edukacji w Nowym Sączu. Bardzo proszę ojca Bojanowskiego o głos. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, można powiedzieć, że chcąc nie chcąc, szkoła dla młodego człowieka staje się drugim domem. I wystarczy spojrzeć na czas, jaki uczniowie muszą spędzać w szkole, spędzają. I wszyscy chcemy, żeby ten dom był bezpieczny. Na bezpieczeństwie uczniów nam wszystkim zależy. I to bezpieczeństwo, ochrona naszych uczniów jest jednym z priorytetów szkół katolickich. I tu warto zauważyć, że kiedy się pyta rodziców, dlaczego wybierają szkoły katolickie właśnie, to bezpieczeństwo i zaopiekowanie się uczniami, ich dziećmi, jest właśnie jednym z motywów, dla których wybierają szkoły katolickie. I w ramach tego tworzenia bezpiecznego środowiska w szkołach oczywiście mówimy o ochronie przed przemocą seksualną, co jest tematem w naszym społeczeństwie, jak już było wcześniej powiedziane, nowym. Niestety nowym, ponieważ to jest bardzo poważna krzywda, która dzieje się dzieciom, młodzieży, wszystkim, którzy jej doświadczają i która może mieć wpływ na całe życie. Dlatego trzeba szybko interweniować, a przede wszystkim trzeba zapobiegać. I warto się zastanowić, dlaczego właśnie ten temat podejmujemy w szkołach, jakie są wymiary tej profilaktyki. Oczywiście mówimy tutaj po pierwsze o zapobieganiu, żeby nie dochodziło do krzywdy w środowisku szkolnym, ponieważ tam, gdzie są dzieci, młodzież, tam sprawcy mogą szukać kontaktu z nimi. Czyli musimy stworzyć takie procedury, takie regulaminy, ich przestrzegać, takie zasady, żeby nie dochodziło do sytuacji, w których może dojść do krzywdy. Należy też wspomnieć o bardzo poważnym problemie, jakim jest przemoc rówieśnicza. I tutaj też szkoła musi chronić uczniów i musi, w razie jakby doszło do krzywdy, to musi też wiedzieć, jak interweniować. Ale też warto zauważyć, że szkoła jest takim miejscem, w którym może dojść do rozpoznania, że coś dzieje się w innym środowisku. I to jest temat, który szczególnie podkreślamy, bo proszę zobaczyć, nauczyciele i wszyscy inni pracownicy szkoły tworzą relacje często zaufania z uczniami i niektórzy z nich stają się powiernikami dla uczniów, więc tam dzieci i młodzież mogą szukać pomocy, wsparcia w trudnych dla nich sytuacjach,
między innymi w sytuacji doświadczenia przemocy seksualnej. Więc tutaj nauczyciele, wszyscy pracownicy szkoły muszą wiedzieć, jak się zachować, jak zainterweniować. Także trzeba wspomnieć, że rodzice szukają pomocy. Gdy coś się dzieje, to jak nie wiedzą, jak zareagować w przypadku jakichś problemów poważnych, to też często szukają porady w szkole. Idą czy do psychologa, pedagoga, czy do dyrektora, czy do wychowawcy. Także to jest bardzo ważny temat, że tutaj musimy wzmacniać tę świadomość wśród nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły, ponieważ oni mogą się zetknąć z tym problemem i muszą wiedzieć, jak zareagować. I tu warto podkreślić, że jeżeli chodzi o szkoły katolickie, nie zaczynamy od zera. Tutaj mamy już konkretne działania, które są podejmowane i we wszystkich szkołach funkcjonuje już jakaś polityka ochrony dzieci. W wielu szkołach jest to oczywiście polityka, która jest zatwierdzona przez organ prowadzący szkołę, czyli czy to diecezję, czy zgromadzenie zakonne. Wszystkie właśnie te organy prowadzące mają swój dokument, który jest też przyjęty przez szkołę i stosowany. Warto też wspomnieć o szkołach, które już same wypracowywały taką politykę ochrony dzieci lub o sieciach szkół. I tutaj można podać jako taki bardzo dobry przykład szkoły salezjańskie. Natomiast my chcemy zrobić krok dalej. Chcemy tutaj skoordynować nasze działania w ramach Rady Szkół Katolickich, która zrzesza około 500 szkół katolickich w Polsce. Więc docieramy do bardzo szerokiego grona dzieci, młodzieży, nauczycieli, wychowawców, dyrektorów. I stąd zrodził się pomysł stworzenia dokumentu Profilaktyka przemocy seksualnej wobec uczniów w szkole katolickiej. Jest to inicjatywa Centrum Ochrony Dziecka i Rady Szkół Katolickich przy współpracy z Akademią Ignacjaną w Krakowie, projekt finansowany przez Fundację Świętego Józefa. Ja reprezentuję tutaj zespół 14 osób. Właśnie mamy specjalistów czy z COD i z Akademii Ignacjanum. Mamy dwóch dyrektorów szkół katolickich i większość z nas tworzących ten zespół to są absolwenci kierunku profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży na Akademii Ignacjanum w Krakowie. Jakie są cele tego dokumentu, które tworzymy? Jakie tutaj tematy podejmujemy? Przede wszystkim chcemy pokazać kierunki działań, które powinny być podjęte w szkole, żeby wzmocnić poziom tej ochrony, żeby pokazać, że profilaktyka przemocy seksualnej to jest wiele różnych działań i elementów, które tutaj trzeba wziąć pod uwagę. Po drugie, w tym dokumencie dostarczamy potrzebną podstawową wiedzę dla dyrektorów, nauczycieli, wszystkich pracowników szkoły. Czy to wiedzę teoretyczną dotyczącą wykorzystania seksualnego, czy też na przykład wiedzę prawną i oczywiście jak interweniować, jak podejść do tych sytuacji, kiedy dochodzi do krzywdy. I wreszcie po trzecie, chcemy pomóc w tworzeniu konkretnych regulaminów i procedur interwencji, czy też regulaminów mających zapobiec krzywdzie. I tutaj trzeba sobie zdać sprawę, że praca musi być wykonana na tym poziomie lokalnym, w szkole. To jest zadanie rady pedagogicznej, zadanie dyrektora, ale my chcemy tutaj pomóc, chcemy dać pewne propozycje, wskazać kierunki działania. Dokument składa się z dwóch części. Pierwsza, jak uczynić szkołę bardziej bezpieczną i tu wskazujemy na to, że ten temat trzeba podejmować już przy weryfikacji pracowników. Część jest zapisów prawnych, które tutaj obowiązują, ale część dodatkowych działań, które można podjąć. Jak włączać rodziców, jak włączać uczniów w budowanie bezpiecznego środowiska. Jaką rolę spełnia osoba zaufania, taki szkolny delegat do spraw ochrony dzieci i młodzieży. To jest postulat Konferencji Episkopatu Polski, żeby taka osoba we wszystkich instytucjach katolickich służących dzieci i młodzieży była. I mamy kodeksy zachowań oraz zachowania ryzykowne i demoralizujące, które trzeba wyeliminować, tutaj postawić granicę, że tego nie można robić w szkole. I druga część, co zrobić, gdy wydarzyła się krzywda. I tutaj z jednej strony pokazujemy właśnie, czym jest wykorzystanie seksualne, jakie są typy, jakie są też możliwe takie znaki, że coś się dzieje w tym względzie. Później też podejmujemy temat ochrony prawnej, czyli przedstawiamy tutaj zapisy prawne, które obowiązują i też pokazujemy, jak przeprowadzić interwencję, jakie są zasady, jakie są też zadania poszczególnych osób w szkole,
przypadku interwencji, gdyby doszło do zgłoszenia czy doszło do jakiegoś podejrzenia krzywdy. I wreszcie kierunki wsparcia osób pokrzywdzonych, ale też rodziny, bliskich, świadków, wsparcia całego środowiska. Jest to temat ważny nie tylko w szkołach katolickich. My liczymy na to, że ten dokument, chociaż on jest skierowany najpierw do szkół katolickich, bo są pewne zapisy dla nas takie specyficzne, uwzględniające ten system prewencji obowiązujący w Kościele katolickim, ale wierzymy, że jest wiele zapisów, które mogą być wykorzystane też w innych środowiskach, w szkołach publicznych. Także też liczymy na to, że to zostanie podjęte też przez inne środowiska. Obecnie jesteśmy na etapie takim redakcyjnym, też konsultacji zewnętrznych. Tutaj poprosiliśmy o pomoc specjalistów w tej dziedzinie, żeby ten dokument był dopracowany, żeby to była taka profilaktyka, taka polityka profilaktyki przemocy seksualnej, która uwzględnia różne elementy, które trzeba tutaj wziąć pod uwagę. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję ojcu za tę prezentację niezwykle ważnego zagadnienia, czyli takiego znowuż, przepraszam, że użyję tego słowa, pionierskiego programu prewencji na terenie szkoły. Oby ta inspiracja też nie ograniczyła się do szkół katolickich, ale do szkół prowadzonych przez różne podmioty społeczne czy publiczne. Miejmy taką nadzieję. Teraz chciałbym przekazać głos pani Krystynie Aleksandrze Dudzis, która w tej chwili jest w Gdańsku. Mieszka zresztą w Gdańsku, więc łączymy się z Gdańskiem. Pani Krystyna jest psychoterapeutą systemowym, pedagogiem, seksuologiem, specjalistą nauk o rodzinie oraz ochrony dzieci i młodzieży przed wykorzystaniem seksualnym. Od kilku lat współpracuje z Centrum Ochrony Dziecka w dziedzinie prewencji i tworzenia, prowadzenia także różnych programów szkoleniowych. Jak rozumiem, właśnie o tym będzie mowa. Pani Krystyno, witamy serdecznie tutaj w Warszawie i przekazuję pani głos. Ja również witam serdecznie. Zdaje się, że na tle mojego głosu powinna się pokazać prezentacja, czyli program e-learning, o którym będę mówiła. Jest to program... Dobrze. Więc program ten został przygotowany dla takiego szerokiego grona liderów właśnie młodzieżowych, różnych odpowiedzialnych grup młodzieżowych i w swojej treści również dopasowany do tego poziomu jakby rozwoju ludzi młodych, prawda, czyli od wieku 15 lat do 25 lat. Jest to program e-learningowy w postaci prezentacji. W prezentacjach prezentacje poszerzone są o komentarz dźwiękowy autora. Autorami oczywiście są osoby, profesjonaliści, praktycy tematów, czyli właśnie psycholodzy, pedagodzy, osoby z mediów, osoby również prawnik i seksuolodzy. I program obejmuje takie tematy. Rozwój seksualny człowieka od początku aż do późnej starości. Wszystko, co jest z tym związane. Strategie sprawców. Dobre relacje między dorosłym a dzieckiem, ale też dobre relacje, które mogą być w przeciwieństwie do relacji krzywdzących w sferze rówieśniczej. Program obejmuje również prewencję w cyberprzestrzeni i to, jak bezpiecznie korzystać z internetu. Mówimy też o tym, w jaki sposób umiejętnie stawiać granice, czyli jak być strażnikiem samego siebie. Mówimy o roli lidera, ale również o roli lidera młodzieżowego w prewencji. To jest bardzo ważne. Podjęta jest również problematyka prawna przestępstw przeciwko wolności seksualnej. Tak więc chciałam podkreślić bardzo mocno, że program jest jedynym takim programem szkoleniowym w Kościele, ale i w całej Polsce. Tutaj mówiliśmy o tym, że to, co dzieje się w Kościele w kontekście
wykorzystania dzieci i młodzieży, to jest jakby kropla w morzu szerszego problemu, który jest problemem ogólnoświatowym. I ten program jest czymś nowym, nie tylko właśnie w Kościele, ale i w całej Polsce i świetnie nadaje się do wykorzystania szerzej. Wszędzie tam, gdzie właśnie konieczne jest nabycie przez osoby odpowiedzialne za dzieci i młodzież i niezbędnej wiedzy dotyczącej ich ochrony przed wykorzystaniem seksualnym. Aktualnie również w fazie tworzenia jest kolejny program szkoleniowy, tak samo w formie e-learningu i tym razem skierowany będzie do osób dorosłych. Ale tematyka będzie poszerzona również w swojej treści, dostosowana oczywiście do poziomu i potrzeb osób dorosłych. Poszerzona o takie treści jak na przykład pomoc i towarzyszenie osobom skrzywdzonym, oczekiwania osób skrzywdzonych wobec Kościoła, konsekwencje wykorzystania seksualnego, długotrwałe duchowe skutki wykorzystania seksualnego, czynniki ryzyka i czynniki ochronne. Program jest w fazie tworzenia, ale już ten pierwszy program właśnie w fazie tworzenia, w tej fazie wstępnej przedstawiony był do weryfikacji odpowiednim osobom. Dzięki temu mogliśmy wprowadzić niezbędną ewaluację. I to samo będzie dotyczyło programu skierowanego do ludzi dorosłych. Taką istotną informacją, którą bardzo chciałabym podkreślić, jest to, że w pracach nad tym projektem brały i biorą i będą brały udział właśnie osoby pokrzywdzone, zranione w Kościele. Bardzo nam zależy na tym, aby głos tych osób liczył się, aby był słyszany, i właśnie, żeby był słyszany jako głos ekspercki. No i teraz na koniec dodam tylko, że internet granic nie zna, a to nas bardzo cieszy i dlatego nie wykluczamy, że w ramach właśnie współpracy międzynarodowej w Kościele, również tej, o której wspominał dzisiaj ojciec Żak, podzielimy się tym przygotowanym przez nas i programem, który dopiero przygotowujemy, z innymi krajami, z innymi kościołami, tam, gdzie właśnie potrzebne jest zbudowanie systemu prewencji. Tyle z mojej strony. Dziękuję uprzejmie. Bardzo serdecznie dziękuję pani Krystyno za ten głos, za prezentację tego programu. Widać, pokazuje to też szerokie jest spektrum działania Centrum Ochrony Dziecka właśnie w zakresie szkoleniowym. To jest jedno z podstawowych zadań i myślę, że też poza nasze granice te programy przenikną. Teraz proszę państwa łączymy się z Gnieznem. Tam jest ksiądz Wojciech Rzeszowski, były rektor Wyższego Seminarium Duchownego, obecnie dyrektor gnieźnieńskiego właśnie Centrum Formacji i ksiądz nam powie o bardzo ważnym zagadnieniu. To jest kolejne zagadnienie, do którego przechodzimy, mianowicie kwestia dojrzałości seksualnej, a zarazem ochrony małoletnich i bezbronnych w ramach formacji seminaryjnej. To jest bardzo poważna sprawa, przygotowanie kandydatów do kapłaństwa do tego zagadnienia, a przede wszystkim pomoc im w ukształtowaniu dojrzałej seksualności. Mamy pierwszy rok, kiedy obowiązuje nowy program szkolenia w seminariach duchownych, sformułowany w tak zwanym Ratio Institutionis Sacerdotalis Pro Polonia. Bardzo proszę księdza dyrektora o prezentację tego zagadnienia. Bardzo dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że mogę włączyć się w tą dyskusję i debatę dotyczącą działań Kościoła w kontekście ochrony osób małoletnich czy bezradnych. Rzeczywiście, tak jak pan redaktor wspomniał, formacja seminaryjna i proces przygotowania przyszłych księży ma tu bardzo duże znaczenie. Pracujemy bowiem u źródła, przygotowujemy tych, którzy potem będą pracować pośród dzieci i młodzieży. Stąd dobry akcent położony w tej materii jest bardzo istotny. Każdy, kto mógł, czy miał trochę wglądu w proces formacji seminaryjnej, wie, że jest to proces bardzo złożony.
że na ten proces przygotowania przyszłych księży składa się wiele elementów, dotyka to wielu płaszczyzn, nie tylko tej intelektualnej, którą wyrażają studia akademickie, ale no przede wszystkim duchowe, bo duchowość jest sercem całej formacji, ale też tego poziomu, który nazywamy formacją ludzką, dotyczącą ludzkiej natury. Kandydaci, którzy przychodzą i mają pragnienie, czy czują się powołani do bycia księdzem, no nie rodzą się z jakiegoś zaświata czy z innej planety, nie przylatują, tylko przychodzą z takiego społeczeństwa, w jakim my żyjemy i jakie jest. Wnoszą bardzo różne doświadczenia i bardzo bogate i dobre, ale też dużo takich trudnych czy obciążających, które są no też doświadczeniem bardzo wielu ludzi. I rzeczywiście zwrócenie uwagi na jakość tego procesu, zwłaszcza spolaryzowaną w tym kontekście ochrony małoletnich, jest dzisiaj bardzo istotna. No bo jeżeli zdarza się coś takiego, że ksiądz wykorzystuje dziecko, no to jest to, że faktycznie nie tylko dramat tego dziecka i dramat w ogóle, ale też dramat tego księdza, który jest powołany do zupełnie innych rzeczy. Może cała formacja nie jest w stanie ukształtować dojrzałego człowieka, bo to jest proces na wiele długich lat, ale przynajmniej jakiś zaczątek pewnej dojrzałości i tego, co my nazywamy upodobnieniem do Chrystusa. Więc trudno sobie wyobrazić, jak człowiek, który ma być upodobniony do Chrystusa, kochać jak Chrystus, działać jak Chrystus, być między ludźmi jak Chrystus, no jest, mógłby robić takie rzeczy, które są tak naprawdę zaprzeczeniem tego, co robił Chrystus, albo odwrotnością, czy taką antyewangelią. No a niestety wiemy, że takie rzeczy się zdarzają i te doświadczenia no, muszą rodzić w Kościele wiele pytań o rozumienie tego problemu, o genezę tego problemu, ale też muszą być wyzwaniem. I myślę rzeczywiście, że Kościół podejmuje to wyzwanie, zwłaszcza jeśli chodzi o ten mój temat, temat formacji. Jak pan redaktor wspomniał, mamy od roku to nowe ratio, które nie tylko przebudowuje model formacji, inaczej go zupełnie ustawia, ale które tej tematyce wychowania do dojrzałego przeżywania swojej seksualności, do dojrzałego przeżywania celibatu i do bezpiecznej pracy z dziećmi, z młodzieżą poświęca wiele miejsca. Myślę, że warto też to docenić, bo nie wiem, jak to jest wśród innych różnych dokumentów czy różnych innych profesji, ale myślę sobie, że to jest pewna nowość w dokumentach Kościoła. Nie takich dokumentach, które sensu stricte dotyczą tylko ochrony małoletnich, ale dokumentach innego rodzaju, tak jak właśnie dokument formacyjny, który ma wiele akcentów poświęconych właśnie tej problematyce i który rzeczywiście zwraca na nią dużą uwagę. On myślę, że w ogóle jakby zaprasza do pewnej nowej wrażliwości. Oczywiście nie chodzi tu o jakieś jedno czy drugie szkolenie, żeby w czasie formacji seminaryjnej, która obecnie trwa 7 lat, zrobić jakieś jedno czy drugie szkolenie i coś powiedzieć na ten temat, tylko chodzi o kształtowanie pewnej wrażliwości, mądrości, ale też pewnych umiejętności społecznych, odpowiednią selekcję kandydatów i tak dalej, więc jest to program dosyć szeroki i przekrojowy. Ja nie będę mówił bardzo szczegółowo, bo to zostanie przedstawione na piśmie i będzie można sobie do tego zajrzeć. Natomiast przedstawię takie rzeczy, które są najważniejsze. W tym nowym ratio, które też koresponduje z wytycznymi Konferencji Episkopatu, które były wcześniej wydane, duży akcent kładzie się na rozeznanie wstępne, gdzie dokument wprost mówi, że przy naborze kandydatów do seminarium i dopuszczania ich do formacji seminaryjnej już powinno być rozeznanie poziomu jego dojrzałości psychoseksualnej, czy zobaczenie pewnego kontekstu jego dojrzałości w tej materii, no po to, żeby zobaczyć, czy nie ma tam problemów, które uniemożliwiałyby rozpoczęcie tej formacji i że taka pewna weryfikacja tej dojrzałości psychoseksualnej, ona powinna się odbywać zarówno na etapie przyjmowania i rozeznania kandydatów, jak i powinna się w jakiś sposób dokonywać w trakcie formacji, akcentując to, że jeżeli widzimy pewne problemy, to te problemy powinny być właściwie oceniane, rozeznawane i że z jednej strony jest to troska, którą mogą podjąć już formatorzy przy tym wstępnym rozeznaniu, bo wiadomo, że każdy kleryk musi przejść jakąś procedurę przyjęcia do seminarium, gdzie spotyka się z formatorami seminaryjnymi. Natomiast oni nie zawsze i nie muszą być specjalistami wszelkich dziedzin, więc wskazuje się bardzo wyraźnie na współpracy z profesjonalistami, czyli psychologami, seksuologami, którzy mogliby w tej materii pomóc.
I bardzo też wyraźnie się zaznacza, że jeżeli u danego kandydata występują jakieś problemy w tej materii, czy jakiś duży stopień niedojrzałości, no to nie powinien być taki kandydat przyjmowany do seminarium. A jeżeli już podejmuje formację i w trakcie formacji takie problemy się ujawniły, no to wówczas należy tą formację przerwać. Taki kandydat powinno się rozeznać, co powinien zrobić. Jeśli jest taka możliwość, to powinien podjąć jakąś pracę terapeutyczną. Natomiast niezależnie od tego, jaki będzie owoc, to wymaga potem dodatkowej weryfikacji, czy ten ewentualny powrót i kontynuowanie formacji jest możliwe, czy nie jest możliwe. Więc jest to coś bardzo istotnego i tutaj dokument bardzo wyraźnie mówi, że przy poważnych zaburzeniach i trudnościach nie powinno się w ogóle takiego kandydata przyjmować. A jeżeli w trakcie formacji wyjdzie, to trzeba by to zweryfikować w oparciu o kliniczne badanie, czy taki kandydat rzeczywiście powinien kontynuować tą formację. Więc to jest dosyć mocno i zasadniczo pokazany problem. Oczywiście różnicuje to na początku i w trakcie, dlatego że często, kiedy w tej sferze seksualnej mamy do czynienia z jakimś ukryciem tej sfery, wyparciem tej sfery, to może być tak, że w czasie wstępnego naboru te problemy się nie objawią. Kandydat może być ich w ogóle nieświadomy i nawet badanie psychologiczne może ich nie ukazać i dopiero potem gdzieś w trakcie życia, czy w doświadczeniach życia, czy w czasie pogłębionej już potem dalszej formacji, pewne problemy się dopiero z czasem ujawniają i one też powinny być podejmowane. Drugą taką ważną rzeczą to jest rozeznanie, jeśli chodzi o ewentualne doświadczenie bycia sprawcą czy ofiarą. To jest też nowość, że dokument formacyjny zaleca, żeby kandydatów zweryfikować też w rejestrze sprawców przestępstw seksualnych, ponieważ to są zazwyczaj ludzie młodzi, więc w tym wieku jeszcze trudno mówić o zatarciu czy przedawnieniu dawnych spraw, więc jeżeli ktoś rzeczywiście, taka weryfikacja następuje i przełożeni seminariów są do niej zobowiązani, gdyby się okazało, że kandydat starający się wejść do seminarium albo już obecny w seminarium w takim rejestrze funkcjonował, to nie ma tutaj innej możliwości, jak tylko, że należy takiego kandydata nie przyjmować albo seminarium wydalić, więc to jest tutaj system bardzo przejrzysty i zero-jedynkowy, który nie podlega jakiejś dyskusji. To dotyczy ewentualnych sprawców przestępstw seksualnych, ale również mówi się o sytuacji odwrotnej, kiedy dany kandydat do kapłaństwa jest ofiarą przestępstwa seksualnego lub jakiejś innej przemocy fizycznej, psychicznej. I wtedy, kiedy okazałoby się, że taki kandydat jest ofiarą, mówi się w dokumencie bardzo wyraźnie, że wymaga on podjęcia szczególnej troski, żeby po prostu mu w tym pomóc, żeby otoczyć go szczególną opieką i pomóc mu te trudności, ewentualne konsekwencje tego doświadczenia przezwyciężyć, ale też razem ze specjalistami zdiagnozować, na ile te problemy mogą być trwałe czy utrudniające życie. I tu jest już, odniosę się do wiedzy takiej bardziej właśnie seksuologicznej. Wiemy z badań chociażby pani profesor Bajsert, która badała sprawców osadzonych w więzieniu, że bardzo wysoki procent tych sprawców w swoim życiu miał doświadczenie bycia wcześniej ofiarą. W badaniach pani profesor zdaje się 47 czy 8% tych sprawców, więc to jest bardzo duża ilość i to pokazuje niestety dramat tych ofiar, które potem mają przynajmniej potencjalną możliwość stać się sprawcami. Stąd pewna wrażliwość jakby w tym obszarze i jakaś podwyższona troska i uważność i diagnozowanie tego jest tutaj bardzo istotne, więc to jest temat, który jest też bardzo wyraźnie poruszony i wprost o tym się mówi zarówno z perspektywy sprawców, jak i z perspektywy bycia ofiarą przemocy seksualnej. Kolejną ważną rzeczą, o której też wspomina Ratio, to jest fakt, że kandydaci do kapłaństwa nie tylko powinni posiadać prawe sumienie i dobre intencje i wszystkie takie, nazwijmy to, walory duchowe, intelektualne, moralne, ale powinni też być właściwie profesjonalnie przeszkoleni do bezpiecznej pracy z dziećmi i z młodzieżą. I tutaj mowa właśnie nie tylko, tak jak już wspomniałem na początku, o jakimś tam jednorazowym, krótkim szkoleniu, ale o bardzo profesjonalnym wprowadzeniu w umiejętność, w pomoc, by nabyli pewnych umiejętności społecznych i umiejętności radzenia sobie właśnie w takiej pracy z dziećmi i z młodzieżą, po to, żeby tą przestrzeń posługi duszpasterskiej tworzyli w sposób bezpieczny, ale też, żeby byli gotowi na spotkanie różnych trudnych sytuacji kryzysowych,
czy chociażby sytuacji właśnie spotkania z ludźmi, którzy mogą być ofiarami jakiejkolwiek przemocy psychicznej, fizycznej. Każdy, kto ma takie doświadczenie, wie, że przyjmowanie takich ludzi, zrozumienie takich ludzi, umiejętność słuchania nie jest wcale taka prosta. Dlatego dokument wprost mówi właśnie o tych profesjonalnych szkoleniach, nawet podpowiada tematykę, jaka tam powinna się pojawić, po to, żeby te osoby rzeczywiście były przygotowane i potrafiły sobie poradzić. Z jednej strony w sensie pozytywnym, takiej pozytywnej profilaktyki, czyli tworzyć bezpieczny system i umieć tym systemem, ten system budować i nim zarządzać, ale z drugiej strony umieć radzić sobie w sytuacjach trudnych, kryzysowych. Ksiądz ciągle może być osobą takiego podwyższonego, mimo tych różnych zawirowań, może być osobą podwyższonego zaufania i może być pierwszym świadkiem czy słuchaczem zwierzeń dotyczących tych rzeczy, więc powinien umieć to doświadczenie przyjąć, umieć nim pokierować, taką osobę wesprzeć i właściwie pokierować. Dokumenty też bardzo wyraźnie mówią o przeszkoleniu w kontekście takim strukturalno-prawnym, a mianowicie, że alumni mają, czy przełożeni mają obowiązek poinformować, czy zapoznać alumnów z aktualnym systemem prawnym dotyczącym ochrony małoletnich i to zarówno w wymiarze państwowym, jak i kościelnym, czy ogólnokościelnym. Więc wszystko to, co jest związane z prawodawstwem i aktualnymi przepisami dotyczącymi tej materii, zarówno po stronie państwa, jak i kościoła. I to jest rozszerzone potem jeszcze na te dokumenty lokalne, czyli wiemy, że w każdej diecezji czy w każdym zgromadzeniu zakonnym są też pewne wytyczne czy określone standardy i procedury, więc taki alum ma nie tylko obowiązek zapoznać się z tymi dokumentami ogólnopolskimi czy ogólnokościelnymi, ale także z dokumentami, które dotyczą jego środowiska, czyli jego diecezji czy jego zakonu. I ostatnią ważną rzeczą to jest też takie nawiązanie trochę, bo też wytyczne KEP o tym mówią, a mianowicie podkreślenie standardów, które stawia się wychowawcom seminaryjnym. I dokument dosyć ostro tutaj zarysowuje rzeczywistość, a mianowicie wiemy, że tym, co najbardziej wychowuje, to nie są systemy, normy czy nakazy i zakazy, ale to są przede wszystkim relacje osoby. To jest więź, która sprawia, że przekaz wartości może być owocny. Dlatego bardzo wysokie standardy stawia się osobom zaangażowanym w formację seminaryjną, wychowawcom seminaryjnym. I dokument wyraźnie mówi, że gdyby pojawiły się jakieś konteksty, jakieś niejasności czy nieprawidłowości w tej materii, to wyższy przełożony, czyli biskup albo wyższy przełożony zakonny ma obowiązek nie tylko zweryfikować maksymalnie szybko i dokładnie te zastrzeżenia czy pewne niepokojące sygnały, ale jeśli one się okażą rzeczywiście wiarygodne, no to taka osoba powinna w trybie natychmiastowym zostać odsunięta od wszelkiej pracy wychowawczej w seminarium, żeby był bardzo jasny przekaz. Więc to tak troszeczkę w skrócie najważniejsze punkty, które dotyczą tego, ale myślę, że warto zauważyć, że to jest rzeczywiście akcent bardzo wyraźny i we wcześniejszych racjach, czy tym poprzednim, czy jeszcze wcześniejszym, nigdy tak wyraźnie nie mieliśmy sprecyzowanych tych norm i wymogów, które dotyczą, a wszystkie one są ustalone właśnie, czy ukierunkowane na ten cel, aby pomóc temu procesowi formacji, no i temu, żeby przyszli rzeczywiście księża, nie tylko mieli jakąś świadomość czy wrażliwość tej materii, ale żeby rzeczywiście mogli pracować bezpiecznie i być takim dobrym obrazem Kościoła, i faktycznie być takimi księżmi na wzór Chrystusa, dobrego pasterza, który daje życie, a nie to życie odbiera. To tyle w wielkim skrócie. Bardzo dziękuję za uwagę. Bardzo dziękuję księdzu dyrektorowi za poruszenie tego zupełnie fundamentalnego zagadnienia właśnie formacji kapłańskiej, bo przecież brak właściwie ukształtowanej seksualności czy w ogóle dojrzałości często jest właśnie przyczyną przestępstwa tutaj. Teraz przekazuję głos księdzu Piotrowi Studnickiemu. To jest ostatni głos w tej części. Ksiądz Piotr, jak wszyscy Państwo wiecie, jest kierownikiem biura delegata Konferencji Episkopatu do spraw ochrony dzieci i młodzieży. To biuro delegata nie jest tylko takim zwykłym biurem, które się zajmuje pracą biurową, ale jest, można powiedzieć, jednym z głównych elementów tego systemu. Zadaniem delegata, jak i jego biura, jest koordynowanie całości pracy w tej sferze w ramach Kościoła w Polsce, a Piotr nam powie o tegorocznym Dniu Modlitwy i Pokuty za grzech wykorzystania seksualnego osób małoletnich, który obchodzimy w tym roku 4 marca, już po raz 6 na ziemi polskiej. Bardzo proszę.
Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, dla mnie jest sprawą oczywistą, że modlitwa za osoby skrzywdzone i pokuta podejmowana z powodu tego strasznego grzechu nie może być jedyną odpowiedzią Kościoła na przestępstwa seksualne popełniane wobec osób małoletnich. I gdybyśmy się tylko do tego ograniczyli, do nawoływania do modlitwy, czy do pokuty, to rzeczywiście można by mówić o działaniach pozorowanych ze strony Kościoła. Ale z drugiej strony w tych wszystkich działaniach bardzo takich, można powiedzieć, wieloaspektowych, które zostały tak naprawdę podczas tej sesji przedstawione, a to nie jest przecież całość jeszcze działań Kościoła w Polsce, nie może zabraknąć modlitwy i pokuty. Bo jeśli tego zabraknie, czyli zabraknie takiej odpowiedzi duchowej, duszpasterskiej, to ta nasza odpowiedź, kościelna odpowiedź będzie się ślizgała po powierzchni. Nie będzie dotykała jakby istoty dramatu, który się rozgrywa. I to nie jest tylko nasze przekonanie ludzi, którzy, jak to mówimy nieraz, działają w systemie, ale przede wszystkim takie przekonanie pochodzi od wielu osób pokrzywdzonych, które to wprost wypowiadają, wyrażają, że także takiego duchowego, duszpasterskiego wsparcia potrzebują z naszej strony, ze strony całej wspólnoty Kościoła. Ja przeczytam dwa takie króciutkie fragmenty świadectw, które dosłownie w ostatnich dniach zostały przesłane do biura delegata Episkopatu do spraw ochrony dzieci i młodzieży. Pierwsze. Każdego roku zaczynam myśleć o pierwszym piątku Wielkiego Postu i oczekiwać go dużo wcześniej. Nie ze względu na wyjątkowość wydarzeń tego dnia, ale ze względu na wielkie pragnienie zaufania wspólnocie Kościoła na nowo. Mimo że czuję, że do tego zaufania jeszcze bardzo daleko, to pokorna obecność, dzielenie bólu, słowo przepraszam brzmią tego dnia dla mnie tak szczególnie. Wierzę, że są one dla mnie i wspólnoty Kościoła drogą do siebie nawzajem. Napisała skrzywdzona wykorzystaniem seksualnym w Kościele. I druga wiadomość. Dla mnie, osoby skrzywdzonej wykorzystaniem seksualnym przez księdza, ten dzień jest bardzo ważny. Jednoczy wspólnotę Kościoła przy nas, aby nas wysłuchać, otoczyć modlitwą i miłością. Ten dzień jest nie tylko wypełnionym modlitwą do Boga, ale jest także głośnym krzykiem do sumień, aby te tragiczne wydarzenia, które zniszczyły życie tak wielu z nas, już nigdy się nie powtórzyły. Napisał pan Tomasz ze Szczecina. Obie wersje, pełne wersje tekstów przesłanych do biura przez te dwie osoby znajdują się na stronie Wspólnota ze Zranionymi, więc można te głosy wysłuchać w pełni. Bardzo dziękuję osobom za te słowa, bo one nas przekonują, że taką odpowiedź, duchową odpowiedź trzeba podejmować, a bardzo dobrą okazją do tego, żeby w taki sposób się włączyć w pomoc, w towarzyszenie pokrzywdzonym jest Dzień Modlitwy i Pokuty za grzech wykorzystania seksualnego osób małoletnich. W tym roku będziemy go przeżywać 4 marca, po raz 6 w pierwszy piątek Wielkiego Postu. Chcę wspomnieć o takich trzech elementach, które mogą nam pomóc w przeżyciu tego dnia w Kościele. Po pierwsze, już do diecezji, mam nadzieję, że wkrótce też do wszystkich parafii w Polsce, trafią materiały duszpasterskie przygotowane na ten dzień. One są też dostępne online właśnie na wspomnianej stronie Wspólnota ze Zranionymi. Można je ściągnąć całego PDF-a. W ramach tych materiałów jest także specjalny komunikat delegata Episkopatu Polski. Prosta zachęta do tego, żeby każdy we wspólnocie parafialnej włączył się w przeżycie, żeby rzeczywiście tego dnia pamiętał, modlił się za osoby skrzywdzone, podejmował formę pokuty, zadośćuczynienia. Nie chodzi o to, aby tego dnia organizować coś jakiegoś nadzwyczajnego. Chodzi o to, żeby w ramach tej codziennej modlitwy Kościoła dostrzec osoby skrzywdzone, pomodlić się za nie,
podjąć jakąś formę pokuty. Dlatego ta propozycja modlitw jest bardzo taka zwyczajna. W tym modlitewniku, w tych materiałach duszpasterskich są propozycje homilii, którą się może ksiądz zainspirować, powiedzieć kilka zdań, komentując Ewangelię. Te propozycje są przygotowane przez biskupa Damiana Muskusa oraz księdza Jakuba Kołacza, jezuitę. Są wezwania modlitwy wiernych do wykorzystania podczas mszy świętej, przygotowane przez studentów studiów podyplomowych profilaktyki przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży właśnie przy Akademii Ignacjanów w Krakowie. Są rozważania Drogi Krzyżowej. W tym roku poprosiliśmy o przygotowanie takich krótkich rozważań dominikanina ojca Tomasza Grabowskiego. Są wreszcie rozważania różańcowe przygotowane przez siostry towarzyszące osobom skrzywdzonym, prowadzące telefon siostry dla sióstr, więc też bardzo dziękuję tym wszystkim osobom, środowiskom za współtworzenie tych materiałów i mam nadzieję, że zostaną one rzeczywiście wykorzystane, staną się inspiracją, będą pomocne we wspólnotach parafialnych, wspólnotach zakonnych tego dnia. Druga rzecz, o której chcę powiedzieć, bardzo się cieszę z takiej wspólnej inicjatywy wszystkich tygodników katolickich w Polsce, wszystkich tych najważniejszych, to znaczy, tak wymieniam z pamięci, tygodnik Idziemy, tygodnik Niedziela, Gość Niedzielny, Przewodnik Katolicki i Tygodnik Powszechny. Wszystkie pięć zgodziło się na taką wspólną inicjatywę Biura Delegata Fundacji Świętego Józefa 27, czyli w najbliższą niedzielę, w numerach, które są datowane na tego dnia, będzie we wszystkich tych tygodnikach taka prosta wkładka przypominająca właśnie o dniu modlitwy i pokuty z zachętą księdza prymasa, z modlitwą do osobistego odmówienia, z danymi kontaktowymi instytucji, które mogą pomóc właśnie w zgłoszeniu czy w pomocy osobom pokrzywdzonym, też z danymi statystycznymi, bardzo myślę ważnymi. No, udało nam się ustalić z informacji z diecezji, ze zgromadzeń zakonnych, też z Fundacji Świętego Józefa, że tylko w zeszłym roku Kościół w Polsce właśnie poprzez diecezję, zakony Fundacji Świętego Józefa sfinansował pomoc psychologiczną przynajmniej 205 osobom skrzywdzonym wykorzystaniem seksualnym, więc to też jest jakaś siła dobra, która się po prostu dzieje. I trzecia rzecz, bardzo się też cieszę z tego, że ta modlitwa za osoby skrzywdzone będzie obecna w tak ważnych miejscach dla Polaków, dla polskiego kościoła, jak Jasna Góra. W czwartek 3 marca apel jasnogórski poprowadzi jeden z duszpasterzy osób pokrzywdzonych, wprowadzając nas w tematykę tego dnia. I będzie także ta modlitwa obecna w krakowskich Łagiewnikach, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, gdzie siostry, mam zapewnienie od sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, o godzinie 15 będą modliły się także za osoby skrzywdzone, za osoby zgorszone w Kościele tym kryzysem, tym dramatem, prosząc o uzdrowienie, o wsparcie i o pomoc. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim osobom, które się włączyły w przygotowanie materiałów, także wszystkim redaktorom naczelnym właśnie za tą solidarność, za tą zgodę, żeby taka inicjatywa nas złączyła tego dnia. Bardzo dziękuję księdzu Piotrowi. Zapraszam wszystkich Państwa do włączenia się właśnie w tą modlitwę 4 marca, w pierwszy piątek Wielkiego Postu. Dziękuję za ten głos. Kończymy tą pierwszą część naszej konferencji, która była poświęcona prezentacji różnych płaszczyzn działania w ramach Kościoła w Polsce na rzecz tworzenia tego systemu prewencji i ochrony osób małoletnich, dzieci, młodzieży, także osób bezbronnych. I teraz przechodzimy do dyskusji panelowej wieńczącej te zagadnienia. Dziękuję. Robimy pewne przegrupowanie przy naszym stole prezydialnym. Dziękuję siostrze i księdzu Wojciechowi. Zapraszam profesora Królikowskiego i Martę Titaniec w roli prelegentów, oprócz
ojca Żaka i księdza Piotra Studnickiego, który tu pozostaje. I przekazuję głos Tomaszowi Królakowi, który będzie animatorem tej dyskusji, po której będzie czas na pytania dla wszystkich chętnych jeszcze. Dzień dobry Państwu. Kolejne przetasowanie przy stole, ale po to, żeby dać Państwu możliwe maksimum wiedzy i informacji i tematów do przemyśleń. Nie będę witał przezacnych prelegentów, ponieważ oni już byli witani dzisiaj to dosyć gruntownie. Natomiast chciałbym, żeby ta część naszego spotkania wychodziła nieco do przodu, bo ten tytuł naszego spotkania, bilans i perspektywy, myślę, że dokonaliście Państwo gruntownego bilansu dotychczasowych działań. Trzeba się zastanowić nad tym, w jakim punkcie jesteśmy i co przed nami, ponieważ jest to kolejna sesja poświęcona tematowi ochrony dzieci i młodzieży w Kościele w Polsce i skrzywdzonym w Kościele. I wydaje mi się, że warto byłoby zacząć, pytając o te perspektywy, od pewnej propozycji, która tutaj padła dzisiaj z ust profesora Michała Królikowskiego, od którego chciałbym rozpocząć tę część naszego spotkania, prosząc Państwa, każdego z Państwa o krótkie wypowiedzi. Mianowicie Pan powiedział, Panie Profesorze, że czas na własną komisję kościelną. Wydaje mi się, że warto się zastanowić nad tym głosem, ponieważ to nie jest głos publicysty. Takie postulaty padają i to już od jakiegoś czasu. Natomiast pan jest członkiem zespołu Episkopatu do spraw kontaktów z Państwową Komisją do spraw pedofilii. I choćby ten tytuł, i choćby ta funkcja, którą pan pełni, nie pozwala przejść obojętnie do tego postulatu, który właśnie pan zgłosił. W związku z tym chciałem zapytać, jak pan sobie taką komisję wyobraża? Na ile to jest przemyślana koncepcja? Podejrzewam, że jest bardzo przemyślana i ugruntowana, no, żebyśmy mogli wyjść po tej części prezentacyjnej i takiej oficjalnej w taki nurt myślenia bardziej, nie powiem szczerego, bo wszystko było szczere, ale bardziej osobistego. Jak pan sobie taką komisję wyobraża? I skoro pytamy o to, dlaczego, o ten bilans i o to, w jakim miejscu się znajdujemy, no to domyślam się, że coś jest jakiś niepokój, czy też jest jakieś takie graniczące z przekonaniem o tym, że te działania, które są dotychczas podejmowane, jeśli chodzi o ochronę dzieci i młodzieży, nie spełniają do końca swojej roli. Czy dobrze czytam tę intencję? I podpunkt B, czy państwo, czy pan, postulując powołanie własnej komisji kościelnej, ma jakieś wzorce przemyślenia czy analogie z podobnymi być może komisjami działającymi gdziekolwiek na świecie? Bardzo proszę. Propozycja rozważenia powołania komisji własnej przez Kościół katolicki do zaudytowania historii radzenia sobie z przypadkami nadużyć seksualnych wyrasta w moim przekonaniu z impasu w dialogu z Komisją do spraw pedofilii, którego z powodów prawnych nie można przekroczyć. Wydaje mi się, że ten impas, który jest uzasadniony prawnie, budzi społeczny brak zaufania co do tego, jakie intencje w zakresie wyjaśnienia wszystkich przypadków, w szczególności rozliczenia się z historią, ma Kościół. Wydaje mi się zatem, że ten impas może być przekroczony tylko i wyłącznie działaniem własnym, a mianowicie dobrowolnym zaudytowaniem historii, przypadków, które w Kościele miały miejsce, które znajdują się w aktach postępowania kanonicznego, dla rzetelnego opisu sytuacji i wyciągnięcia wniosków. Moje doświadczenie z badaniem tego rodzaju archiwów, robiłem to kilkukrotnie, wskazuje na to, że ono jest to badanie twórcze, to znaczy pokazuje, że w niektórych sprawach coś jeszcze jest do zrobienia, coś jeszcze jest prawno-kanonicznie do dokończenia. Dlatego uważam to za działanie w interesie wspólnoty Kościoła katolickiego. Ale w tej propozycji proszę nie doszukiwać takiego jakby jednoznacznego stanowiska, że należy powołać komisję, która stworzy publicznie dostępny raport, będący następnie jakimś źródłem kryzysu w Kościele katolickim. Modeli jest wiele. One mogą mieć charakter taki obrachunkowy, mogą mieć charakter
przeprowadzenia pewnego audytu mogą zmierzać do ujawnienia pewnych ogólnych zjawisk opisanych statystycznie, schematów, nie muszą prowadzić do ujawnienia szczegółowych dowodów czy też konkretnych spraw. Tutaj wymagana jest jakaś decyzja, która z jednej strony spełni cel tego audytu, a z drugiej strony no, też będzie starać się uchylić, czy zmniejszyć takie odium, które Kościół niesprawiedliwie na sobie nosi. My tutaj z ojcem Adamem wielokrotnie podkreślamy to w różnych przypadkach dialogu z instytucjami Kościoła, że Kościół naprawdę jest instytucją, która zrobiła ogromnie dużo w sprawie radzenia sobie z tego rodzaju przypadkami. Myślę, że jest w jakiejś mierze no, liderem jakby reakcji instytucjonalnej, społecznej na tego rodzaju zjawisko. Brak ufności czy takiej otwartości Kościoła może właśnie wiązać się z tym, że ta szczególna determinacja nie jest dostatecznie zauważana i nie budzi jakiejś aprobaty jako zasługa w tym wypadku. Nie? Moje doświadczenie z komisjami jest własne, bo pracowałem w komisji tak zwanej dominikańskiej, jak i obserwuję to wszystko, co obserwujemy na świecie. Jest jasne, że po pierwsze decyzja o powołaniu takiej komisji musi być uzgodniona ze Stolicą Apostolską. Mandat tej komisji powinien być w szczególności analityczny i być nakierowany na wnioski do wewnątrz Kościoła. I te prawne, i te związane z ewangeliczną drogą nawrócenia w Kościele. I oczywiście jest to komisja, która powinna być interdyscyplinarna, składać się z ekspertów o uznanym autorytecie w tym zakresie i pewnie powinna być komisją z przewagą osób świeckich, ale takich, co do których Kościół instytucjonalny może działać z zaufaniem co do ich rzetelności, uczciwości i tego, że zależy im na dobru wspólnoty Kościoła katolickiego. Pokładam ufność w takim rozwiązaniu. Oczywiście o tyle, o ile nie stanie się ono narzędziem czystej takiej propagandy medialnej oraz powodem dla dalszych po prostu czystych ataków na Kościół, które uważam za niesprawiedliwe w tym wypadku. Bardzo dziękuję. W międzyczasie powiem, że gdyby pojawiły się jakieś pytania od Państwa tutaj zgromadzonych i tych, którzy są z nami online, to oczywiście będzie to możliwe pisemnie lub głosowo po podniesieniu wirtualnej ręki, jak to już mówiliśmy. Jedno z pytań, które chodzi mi po głowie po tej pierwszej części, dotyczy i wydaje mi się, że ona jest szczegółowa, ale jest zarazem istotne bardzo. Dotyczy udziału kobiet, mówiła o tym Marta Titaniec, udziału kobiet w całym procesie pomocy ofiarom wykorzystywania seksualnego. Mówiłaś, Marto, że niepokoi czy zastanawia stosunkowo mała liczba kobiet, które pracują i pomagają na rzecz skrzywdzonym w Kościele. No nie trzeba być wytrawnym psychologiem, żeby powiedzieć, jak ogromne ma to znaczenie ta udział kobiet, jeśli chodzi o skrzywdzone dziewczynki czy kobiety. To jest zupełnie sprawa fundamentalna i prosta, kwestia zaufania kobiety do kobiety. I powiedz, czy są jakieś, kiedy mówimy o perspektywach, czy są jakieś właśnie perspektywy na to, że można byłoby zaangażować, czy żeby się chciały kobiety zaangażować, czy siostry zakonne, czy osoby świeckie w pomocy, którą świadczy wasza fundacja, w samej fundacji, wokół tej fundacji? Jak to widzisz? Z tymi kobietami to jest tak, że właśnie na naszym przykładzie widać pewien proces również w tym temacie w Kościele. Pamiętam, jak, teraz będzie trochę wspominek, pierwsze spotkanie z koordynatorami fundacji zaraz po powołaniu fundacji w 2020 roku. No, przyjechali sami księża, to są sami księża, ponad 50 osób. I pamiętam, już wtedy zrobiliśmy po takiej wstępnej ankiecie w diecezjach. Pierwszą moją rekomendacją było właśnie włączenie kobiet w system pomocy. I po spotkaniu jeden z księży podchodzi do mnie i mówi: proszę pani, ja wyjeżdżam z tego spotkania z jedną myślą, że faktycznie potrzeba kobiet. I tak sobie myślę, że trochę nie dziwi to ten wcześniejszy może brak refleksji, bo
tworzenie systemu odbywa się w kościele, który jest zdecydowanie zmaskulinizowany pod każdym względem. Stąd o wiele bardziej rozumiemy papieża Franciszka, który mówi o włączeniu w proces decyzyjny kobiet. A dzisiaj już mamy coś takiego, mamy 22 rok, ale mieliśmy spotkanie tychże właśnie samych koordynatorów pod koniec 21 roku i księża w ewaluacji, podsumowaniu szkolenia mówią, potrzeba nam kobiet, potrzeba do pomocy osobom pokrzywdzonym kobiety, bo czasami mówi, ich nie rozumiemy. Więc to jest właśnie dla mnie ten postęp tu się odbywa. I to nie jest wcale tak, że kobieta potrzebuje kobiety. To, co mówię, dajmy ludziom wybór. Bo to, co widziałam i w Zranionych w Kościele, gdzie zaczynałam moje doświadczenie z osobami pomocy osobom pokrzywdzonym i widzę to w Fundacji Świętego Józefa, wcale to nie jest tak, że kobieta idzie do kobiety. No oczywiście takim dla mnie idealnym byłby tandem, bo też widzę, jak działają, znaczy słyszę i widzę, jak mężczyźni w tym temacie, jak kobiety, jak o coś innego pytamy i na inne potrzeby zaspokajamy tych osób pokrzywdzonych. Więc no właśnie, to jest ta zmiana, która nastąpiła, że dajcie nam kobiety. To, co też, i druga ostatnia rzecz, no właśnie mówimy o zakonach żeńskich, o tym powie więcej siostra Jola. Tu też znaczy chcemy i włączyć siostry zakonne właśnie jako kobiety do pomocy w systemie, ale też właśnie pomóc siostrom zakonnym jako kobietom, jako tej grupie, która właśnie też wymaga zaopiekowania. Są te właśnie dwa projekty nasze. Telefon siostry dla sióstr, gdzie siostry dyżują przy telefonie i to jest telefon tylko dla sióstr, bo dzisiaj mamy inne formy pomocy, inne telefony dla osób niekonsekrowanych i właśnie siostry towarzyszące osobom zranionym, ich telefony obok duszpasterzy znajdują się chociażby na stronach wspólnota ze zranionymi. I też tak się myśleliśmy w fundacji, jak nazwać takie siostry towarzyszące osobom zranionym. Tak brzmi oficjalna nazwa, ale padało duszpasterki. Ale tak jakoś dziwnie to brzmiało, duszpasterka, no właśnie, chociaż, no więc nawet w tym, że to dziwnie brzmi duszpasterka, czy siostra duszpasterka, to też jakby pokazało, że jak nam właśnie brakuje, mówię w systemie, bo siostry posługują, o czym nie wiemy, a bardzo wiele sióstr pomaga, czy w swoich zgromadzeniach, czy jak siostra Jola posługując w Centrum Formacyjnym w Trzebnicy. Więc nawet na tym poziomie językowym mieliśmy problem. Mamy siostry towarzyszące osobom zranionym. I będziemy te działania rozszerzać, włączania kobiet bez ideologii, po prostu dać ludziom wybór. Bardzo dziękuję. Cieszę się również z obecności siostry Jolanty Hernik, która i mówiła, i teraz była wspominana. Również dlatego się bardzo cieszę, że kwestia obecności problemu wykorzystywania seksualnego w zgromadzeniach zakonnych, to powiedzmy sobie otwarcie, no nie jest taka znowu rzecz, która byłaby publicznie dosyć często omawiana i wreszcie jest. Od jakiegoś czasu. I w związku z tym chciałem zapytać siostro o dwie krótkie rzeczy. Jak w zgromadzeniach zakonnych przyjęto otwarcie tego tematu, to zdjęcie swoistego tabu oraz nawiązując do tego wątku, o którym siostra mówiła w końcówce. Chciałbym rozpocząć tam, gdzie siostra skończyła. To znaczy, bo siostra mówiła o tym, że brak danych statystycznych mówiących o kwestii wykorzystywania różnorodnego w zgromadzeniach zakonnych. W związku z tym, jeśli pytam o perspektywy, czy takie badania są planowane i kiedy można spodziewać się, co daj Boże, efektów? Dziękuję bardzo. Dziękuję za pytania. Jeżeli chodzi o badania, ja myślę, że badania przyjdą w momencie, kiedy zobaczymy rzeczywiście, że to jest problem. Jak gdyby przejdziemy z przypadków, bo ja mówiłam w mojej konferencji o przypadkach
W tej chwili trudno nam jest powiedzieć, stwierdzić o problem. Oczywiście on na pewno trudno jest też wykluczyć, prawda? Bo jeżeli są przypadki, to znaczy, że jakiś problem jest. Ale powiedziałam, że nie potrafimy określić skali. Natomiast bardzo ważna jest formacja świadomości i myślę, że tutaj w tym idziemy gdzieś w tym kierunku, prawda? To trwa. Jeżeli zapytamy, gdzie jesteśmy w tym momencie, to bym powiedziała, nie potrafię określić, ale chyba jeszcze na początku drogi. Natomiast widzę, jak dużo się dzieje już pod względem takiego właśnie formowania świadomego, że słuchaj, rzecz trzeba nazywać po imieniu, krzywda to jest krzywda, to należy zgłaszać, z tym nie należy chodzić, nie należy z tym cierpieć, prawda? Tylko po prostu otwórzmy się. Więc ja w tym upatruję coś takiego, taki efekt jakby dochodzi do świadomości zakonnej, bo trudno jest mi powiedzieć, czy już doszło, ale dochodzi do świadomości zakonnej, że no, żelazna kurtyna już się skończyła. Teraz należy wyjść. Teraz, tak jak papież Franciszek mówi, no zacznijmy czyścić nasze prawda, nie tyle pomieszczenia, ile chodzi o nasz taki klimat właśnie domowy. Dom zakonny jest naszym domem wśród zakonnych. Więc jeżeli my same nie przystąpimy do czyszczenia tego domu, no to nie oczekujmy, że ktoś inny za nas to zrobi. Ktoś inny tego nie zrobi. I ja myślę, że w siostrach jest ogromna dyspozycyjność i jest coraz większa świadomość, więc jesteśmy na takim chyba dobrym etapie. Tym bardziej, że w Polsce w tej chwili my mamy tak dużo możliwości formacyjnych i przekazywania informacji do właśnie zgromadzeń zakonnych, więc powiem tak, nie jest to, nie można powiedzieć, że już możemy odpocząć, bo wciąż jesteśmy na początku drogi, ale coś się zaczyna dziać, coś się przełamało. Jak gdyby ta żelazna kurtyna, ona już opadła. I to jest taka radość, tym bardziej, że widzimy coraz większą chęć właśnie ze strony sióstr pomocy, prawda, w tym dziele. Wychodzą też z inicjatywami, są gotowe, żeby słuchać. W sensie, w stylu takim, no powiedzmy, jak właśnie matka, siostra, osoba, która towarzyszy. Także może nie tyle duszpasterka, ile osoba towarzysząca. To tak, ogromna rola przed siostrami. Siostro, chciałem dopytać właściwie, czy, bo siostra mówi o tym, opadnięciu kurtyny, o tym wyjściu, o tej świadomości, że to chodzi o czyszczenie domu. No ale właśnie, ale to, że nie było tego czyszczenia przez, czy że trwała blokada jakaś przez długi czas, nie wynikało też, jak to siostra wyczuwa, z takiej obawy, że siostry, ujawniając pewne swoje doświadczenia bycia wykorzystywanymi, nie mówiły o tym, chcąc uniknąć posądzenia o to, że uderzają w Kościół de facto. Myślę, że rozumie siostra, o co chodzi. Rozumie, o co chodzi, ale ja bardziej czuję, że to nie w tym kierunku. Nie, bardziej tu nie chodzi o to, że powiedzmy bały się uderzenia, tylko taka nieporadność, co z tym zrobić, jak sobie z tym poradzić, prawda? Do kogo się udać, żeby ta pomoc została konkretna udzielona. Bo można mówić, ale ile razy można opowiadać o swojej krzywdzie, kiedy to jest bardzo bolesne, prawda? Więc trzeba wiedzieć, do kogo się udać i teraz jakie są konsekwencje i co z tego wyniknie. Więc myślę, że bardziej obawa o to, tak? Ja opowiem, ale co dalej? Co zostanie zrobione? Tu chodzi o ochronę samej siebie, bardziej w tym kierunku, jak to, że i ta żelazna kurtyna dla mnie jest taka, że popatrz, jest jakieś wyjście, prawda? Są osoby, które zostały do tego przygotowane, one mogą konkretnie pomóc, tylko trzeba po prostu wyjść, trzeba spróbować, trzeba się odważyć, więc bardziej w tym kierunku. Dziękuję. Dziękuję. Ksiądz Piotr Studnicki jest, jak wiadomo, szefem biura delegata, kierownikiem biura delegata do spraw ochrony dzieci i młodzieży. Księże Piotrze, niech ksiądz powie, po tylu latach dokonujemy pewnego bilansu.
jak jest i co przed nami. A jeśli są trudności, to czy wynikają z mentalności, czy z prawa, czy, no bo pan profesor Królikowski mówił zasadnie, że trzeba byłoby, tak jak zrozumiałem, właściwie Kościół jest na tej pierwszej linii czyszczenia i oczyszczenia. Można powiedzieć, że więcej mu dano, więc więcej się od niego wymaga, ale fakt faktem. I to jest jeden fakt. Natomiast z drugiej strony, czy to czyszczenie domu przebiega tak, jakby sobie ksiądz marzył, powiedzmy, 3 czy 4 lata temu? I jeśli są jakieś problemy i wyzwania, to jakiej natury? Mentalnej, prawnej, strukturalnej, jakiejś innej? No jest tak, że wciąż uruchamiamy procesy. I to było widać zresztą po tej sesji, prawda? Czego byśmy nie dotknęli, siostry zakonne. To jest dopiero początek uruchomienia pewnego procesu. U początku. Szkoły katolickie. No, uruchamianie procesu. Osoby niepełnosprawne, ochrona tych osób, uruchamianie procesu. Wciąż jesteśmy naprawdę na bardzo takim wstępnym etapie mierzenia się. No i tych problemów nie brak właściwie no z każdej strony, gdzie nie popatrzymy, pewnych mechanizmów obrony, które ciągle w nas są po prostu, w nas, ludziach Kościoła, ale także w społeczeństwie, przerzucania się odpowiedzialnością. Tak, także w niedoskonałości prawa. Przecież ciągle no, wiemy, jak wygląda prawo kanoniczne, gdzie rzeczywiście osoba pokrzywdzona no, nie jest stroną i chociaż się mówi już od jakiegoś czasu, dyskutuje i Stolicy Apostolskiej, no ale wciąż ten stan taki jest, prawda? Ale przecież to też nie chodzi o to, że jak się to zmieni, to już będzie idealnie, bo jak patrzymy na postępowania państwowe, jak nieraz słucham osób pokrzywdzonych, jak były przesłuchiwane, chociaż są stroną, no to też jest, to nie zadziała tak automatycznie, że jak sobie coś tam zmienimy na. Więc pewnie w ogóle cała zmiana mentalna, zmiana dotycząca w ogóle takich systemowych no, rozwiązań dotyczących wsparcia osoby już na etapie, kiedy zgłasza i zapewnienia jej pomocy, chociażby psychologa czy osoby takiej pierwszego kontaktu. Więc no, w sumie jesteśmy ciągle u początku, no, tak to trzeba powiedzieć. Natomiast cieszy, papież Franciszek zresztą chyba kiedyś powiedział po prostu, że my nieraz trzeba po prostu uruchamiać te procesy. Wiedząc, że ta praca jest gigantyczna, że być może nas nie będzie, ona będzie no, tak naprawdę właśnie podejmowana, będzie konieczność jej podejmowania. Więc zmieniło się, ja się zajmuję 4 lata, ojciec Adam tu jest o wiele przecież dłużej w temacie, natomiast od 4 lat na początku z ramienia, współpracując z Centrum Ochrony Dziecka, teraz tutaj w biurze delegata, więc na pewno zmieniło się dużo. To 4 lata temu taka sesja, po prostu jej nie było. Dzisiaj organizujemy już po raz kolejny taką sesję, dyskutujemy, dzielimy się właśnie projektami ze sobą nawzajem, ze społeczeństwem, w kościele, mówimy po prostu o pomocy, o tym, co robimy, o prewencji. Więc zmieniło się na pewno wiele, ale jak patrzymy na tego giganta, jakim jest raz Kościół w Polsce, bo to przecież jest, no właśnie, to są miliony ludzi, dwa, trzeba patrzeć szerzej, społeczeństwo w Polsce, bo ta zmiana no, powinna, jak to ojciec Adam nieraz używa takiego, przeskoczyć na społeczeństwo, no to po prostu na razie jest tak, że uruchamiamy proces. Dziękuję bardzo. No to teraz zgodnie z jedną z prezentacji i określeń zwracam się do ojca Adama ikony Żaka. Żeby powiedział i żeby spróbował wyskalować, proszę ojca, jak to właściwie jest, mówiąc już nie dokonujemy bilansów, mówimy o tym, co jest i co będzie, co jest na przyszłość, bo ojciec właściwie ma przed sobą taki globus, wie co jest, co się działo i co prawdopodobnie się będzie działo. Gdyby tak wyskalować, na jakim etapie jest Kościół w Polsce, jeśli chodzi o całą kwestię ochrony, no to jakby ojciec to powiedział takim tekstem maksymalnie otwartym albo wręcz otwartym. Gdzie jesteśmy, czego nam brakuje? No bo ta sesja, o której ojciec mówił we wrześniu, no pokazała, że jeśli chodzi o niektóre kościoły w Europie Środkowo-Wschodniej, to tam z kolei też jest jakaś taka chyba nie do końca zorientowanie jakby w temacie i takie miałem wrażenie, przysłuchując się tamtej sesji, że polskie doświadczenia są dla nich naprawdę ważne i budujące. Ale z drugiej strony, czy jest coś takiego, że my jesteśmy no, pionierami, czy jesteśmy gdzieś w ogonie, czy jesteśmy gdzieś pośrodku? Ja mam nadzieję, odnosząc się do nieszczęśliwie zakończonej olimpiady, że przynajmniej jeśli jakiś podium chyba osiągamy.
to jest jakakolwiek podium i propaganda sukcesu są tutaj absolutnie nie na miejscu i nie radzę w te tony w ogóle wchodzić i ja sam się w takie tony nigdy nie wdaję. Choć uznaję, że faktycznie nie jesteśmy już w takim samym punkcie jak w roku 2013-2012, jak ja wracałem do Polski i zacząłem się zajmować tą sytuacją. Weźmy tylko na przykładzie kobiet. No, to, co siostra powiedziała, że zmienia się powoli mentalność, no to ona się też, znaczy tu wszędzie, w każdym z tych przypadków i jakichś środowisk, potrzebna jest pewna masa krytyczna. Ale masa krytyczna, za którą stoi wiedza też, to znaczy za którą stoi powiedzmy edukacja, za którą stoją lektury, stoją analizy, stoją jakieś wypracowania, refleksje, prawda? I to widać. Siostry na przykład od samego początku studiów podyplomowych były najliczniejszą grupą i są do dziś dnia proporcjonalnie, bo tu nie chodzi o numery liczby, tylko proporcjonalnie do ilości kleru, proporcjonalnie do ilości zakonników i ludzi świeckich, no to siostry były zawsze najliczniejszą grupą. I to zaowocuje i to zaczyna owocować powiedzmy tym, że po prostu już przełożone nie tylko domniemują albo powiedzmy pytają się, zwłaszcza bo te, które są przynależą do zgromadzeń międzynarodowych, powiedzmy takich mocniejszych, no to mają możliwość i są też, to widać też po zgromadzeniach męskich, są naciskane i są również powiedzmy motywowane przez swoje generalaty, przez doświadczenia powiedzmy, które zakony zgromadziły w innych krajach, prawda, w innych kościołach. Więc to jest proces, tak jak to Piotr powiedział, no to jest proces taki w pewnym sensie organiczny. My byśmy nie mogli rozpocząć żadnego z tych projektów, które w tej chwili powoli jedne startują, drugie lądują. Nie moglibyśmy rozpocząć, gdyby ci ludzie się nie wykształcili na studiach podyplomowych, prawda? Albo nie wnieśli w to już jakieś wcześniejsze kompetencji. I to trzeba po prostu wiedzieć. Katastrofą jest w Polsce i myślę, że również Kościół w niej jakoś niejako uczestniczy, prawda, że żaden uniwersytet, ani państwowy, ani katolicki się nie przymierzył. Jeden się przymierzył na Wydziale Teologii w Szczecinie, ale studiów nie rozpoczęli. Żeby poszerzyć po prostu tę ofertę edukacyjną, tę ofertę studiów, również jakąś ofertę badawczą. Oczywiście to też do tego trzeba mieć przygotowanych ludzi. Widzę to na przykład na psychologii na Ignacjanum. No, weszli w to i zaczynają po prostu powstawać powoli prace na ten temat, prace badawcze. Bo bez tego nie zrobimy, będziemy gdybać, będziemy gadać po prostu w oparciu o to, że o takie, o te internetowe, prawda, internetowe hejty albo powiedzmy uproszczenia, z którymi ani się polemizować nie chcę, a które wyrażają sporą część mentalności naszego społeczeństwa i naszych wierzących. No. Dlatego na przykład taka rzecz, że 5 tygodników katolickich, są jeszcze inne, które by się też mogły włączyć, tylko pewnie nie są jeszcze zauważone, bo nie mają tego ogólnopolskiego zasięgu, ale które na przykład taki Głos Podlasia, czy już nie wiem, czy tak się nazywa, że Głos Podlasia miał chyba kilka różnych wywiadów i ciekawych materiałów, które publikował w swoich łamach. I robił to zanim jeszcze niedziela, zanim jeszcze idziemy, zanim jeszcze, prawda, gość niedzielny się ośmielały cokolwiek opublikować. Więc po prostu myślę, że trzeba powiedzmy zobaczyć, że tam, gdzie zaczynamy rozumieć coś, to różne, nawet powiedzmy organy, nazwijmy to tak jak te prasowe, prawda, te tygodnikowe,
No, jednak z różnych powiedzmy stron ujmujące rzeczywistość, bardziej konserwatywne, mniej, żeby użyć takich prostych jakichś rozróżnień, że jednak zdobywają się na wspólną inicjatywę. No, Bogu niech będą dzięki. I to, co nas może zjednoczyć, wszystkich, również księży biskupów i księży odpowiedzialnych, prowincjałów i kto kogokolwiek zjednoczyć, jak będą więcej wiedzieć o tym problemie. Jak będą więcej wiedzieć i nie godzić się na to, że nie mamy czasu, bo mamy takie inne sprawy, bo musimy przedyskutować przez godzinę, prawda, o sprawach sanktuariów czy jakiejś innej historii. To jest wszystko ważne, tylko że powiedzmy musimy sobie w pewnych okresach wyznaczyć też priorytety, prawda, żeby było wyraźnie widoczne, że drogą Kościoła jest człowiek, a nie powiedzmy mniej lub bardziej, powiedzmy, ważne jakieś równowagi czy interesy, powiedzmy, ideowe czy też kościelne jakieś. Więc to mi się wydaje, że to jest bardzo, nie wiem, czy odpowiedziałem na te pytania, które pan zadał, ale wydaje mi się, żebyś ta świadomość, że zrobimy kroki do przodu w miarę jak nasze społeczeństwo będzie miało coraz to bardziej rzetelną wiedzę na ten temat. Bardzo dziękuję. I tutaj dziennikarze mają ogromną rolę. Dziękuję. Dziennikarze oraz ankieterzy, dlatego ankieta od siostry, upieram się, będzie bardzo ważna. Państwa do pytań, one już są i spływają. Mam nadzieję, że jest z nami, bo zgłaszał się pan Błażej Kmieciak, przewodniczący Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii. Panie przewodniczący, czy się słyszymy? A jeśli się nie słyszymy, to się nie słyszymy. To w takim razie przekazuję państwu głos, bo może będziemy się zaraz jakoś łączyć. Jeśli ktoś z państwa ma pytanie, to bardzo, bardzo uprzejmie proszę. Nie ma tutaj nas. Momencik, bo tutaj już. Dobrze, to proszę bardzo. Ja może chciałam podzielić się pewnymi refleksjami. To bardzo przepraszam, to poczekajmy na refleksję, bo mamy pytania, dobrze? Z refleksjami dobrze. Odrobinkę. Bardzo proszę, mamy pytanie, to słuchamy. Pani Joanna Brudnicka, koordynator do spraw standardów zarządzania w Caritas Polska. Pytanie do pana profesora Królikowskiego. W kontekście ustawy o ochronie sygnalistów oraz bardziej ogólnie, w jaki sposób możemy chronić osoby trzecie, które zgłaszają nadużycie na tle seksualnym lub innego rodzaju, wykorzystanie nieletniego lub osoby bezbronnej. Jest to konieczne dla oceny skali nadużyć. Chodzi o ochronę osób trzecich. Ja rozumiem pytanie w ten sposób, że jeżeli chodzi o osobę, która zgłasza w organizacji informacje o tym, że dostrzega tego rodzaju zjawisko, to rzeczywiście w świetle dzisiejszych standardów i planowanego projektu ustawy o ochronie tak zwanych sygnalistów, czyli osób, które ujawniają informacje wewnątrz struktury, tego rodzaju osoby są objęte, powinny być objęte ochroną. Jakby system wspiera, upraszczając, denuncjację rzeczy poważnych. W tym wypadku problem jednak jest bardziej oczywisty, a mianowicie każdy, kto dowie się o tego rodzaju sytuacji, jest nie dobrowolnym sygnalistą, tylko jest osobą zobowiązaną do złożenia zawiadomienia o tego rodzaju zdarzeniu organom ścigania. Jest to obowiązek wynikający ze znowelizowanego artykułu 240 Kodeksu Karnego i należy uczynić to niezwłocznie. Kto nie ujawnia tego rodzaju informacji, sam popada w sytuację sprzeczności z prawem i popełnia własne przestępstwo. A zatem ta ochrona tych osób jest w tym wypadku o tyle kwestią drugorzędną, że każdy z nas, który poweźmie wiarygodną informację o tym, że tego rodzaju zdarzenia, jak wykorzystanie seksualne małoletniego i inne przypadki również, przypadki innych przestępstw wskazanych w tym przepisie miały miejsce, po prostu jest zobowiązany do złożenia zawiadomienia i nie może kierować się jakimiś okolicznościami, które nakazywałyby mu pewnie ostrożność albo jakieś względy towarzyskie, które by
kierowały jakąś tam taktyką nieujawniania tej sytuacji. Obowiązek jest prosty i należy go zrealizować. Taki jest system prawny w tym wypadku. Jest jeszcze, wciąż czeka pan Błażej Kmieciak. Prosimy o włączenie mikrofonu i słuchamy. Niestety nie słyszymy pana. W takim razie prosimy o zadanie pytania tekstowego, a w tym czasie pytanie od księdza Łukasza Szymanowskiego, kapłana archidiecezji gdańskiej i studenta prawa kanonicznego na Uniwersytecie Nawarry w hiszpańskiej Pampelunie. W odniesieniu do referatu siostry Katarzyny Besiekierskiej chciałbym zapytać, w jaki sposób i skąd, oprócz ewentualnych sygnałów w zachowaniu, możemy pozyskać informacje o popełnieniu przestępstwa wykorzystania seksualnego dokonanych na dzieciach, osobach niepełnosprawnych, intelektualnie. To pytanie do siostry Katarzyny Besiekierskiej. Siostro, to może wyjątkowo z powodów technicznych, żebyśmy się widzieli i słyszeli. Gdyby siostra była uprzejma, po prostu przejść do przodu i odpowiedzieć z nim właśnie. Powtarzamy zatem pytanie. Skąd i w jaki sposób, oprócz ewentualnych sygnałów w zachowaniu, możemy pozyskać informacje o popełnieniu przestępstwa wykorzystywania seksualnego w odniesieniu do osób niepełnosprawnych intelektualnie? Odpowiadając na to pytanie, chciałabym podkreślić, jak różnorodne jest środowisko osób z niepełnosprawnością intelektualną. Często mówiąc o niepełnosprawności intelektualnej, myślimy o osobach z głębszymi zaburzeniami. Natomiast praca wychowawcza, terapeutyczna, edukacyjna zmierza do tego, żeby wszystkim osobom z niepełnosprawnością intelektualną umożliwić pewien sposób komunikowania się. Nawet jeśli z uwagi na zaburzenia intelektualne nie wykształciły one umiejętności porozumiewania się werbalnego, czyli takiego komunikatu bezpośredniego, to mają one możliwość korzystania z komunikacji alternatywnej lub wspomagającej, tak? Są to różnego rodzaju systemy opierające się na znakach środowiskowych, na gestach, na obrazach i jest to pewne i bardzo również wiarygodne źródło pozyskania informacji właśnie bezpośrednio od tych osób, które zostały skrzywdzone. Tak samo jak w populacji osób w normie intelektualnej czy rozwijających się prawidłowo, do zgłoszenia może dojść na drodze zeznania złożonego, informacji złożonej przez świadków wydarzenia. Nie należy zawężać środowiska czy komunikatów płynących od osób z niepełnosprawnością intelektualną tylko i wyłącznie do wąskiej grupy w pewien sposób, prawda, postrzeganych przez pryzmat ich trudności w rozwoju. Dziękuję bardzo, siostro. Dziękuję. Czy mamy jakieś pytania jeszcze? Czy już to... Możemy bardzo jeszcze... Bardzo proszę, mamy pytanie. Jeśli można, ja bym chciał zadać pytanie, bo państwo o tym jeszcze nie mówiliście, o skuteczności oddziaływania tego papieskiego motu proprio sprzed 2 lat, prowadzonego przez Franciszka, nowej, że tak powiem, zasady karania także przełożonych kościelnych, myślę o wyższych przełożonych kościelnych. No jakie to, jak można ocenić ten proces? To już działa 2 lata. Jakie są skutki? Bo rozumiem, że ta zasada została przez Franciszka wprowadzona dlatego, żeby zlikwidować ten proceder, no jak to się mówi, ochrony korporacyjnej w ramach kościoła, czy zamiatania pod dywan, mówiąc bardziej publicystycznie. Jak to możemy ocenić? Jakie to owoce przyniosło? Czy przyniosło? Myślę, że to jest bardzo ważne pytanie, bo Stolica Apostolska się przygotowuje do, albo już jest w trakcie opracowywania, czy jakiejś nowelizacji, czy ten, bo to na 3 lata był eksperymentum zatwierdzony ten, znaczy to prawo, którym
które zostało wprowadzone przez motu proprio Vosestis Lux Mundi, więc to jest jedna rzecz i tutaj widzę, że prawdopodobnie jest oczekiwanie też wyszukiwania, powiedzmy, wielu głosów, dlatego że istnieje następczyni, jest konferencja, konferencja była Anglophone Conference, która funkcjonowała już od ponad 15 lat, na której dyskutowano różne tego typu problemy, bo kraje anglosaskie były, czy anglojęzyczne były do przodu z wieloma rzeczami, a powiedzmy reszta świata troszkę mniej. No i teraz powstała, jak się rozwiązała Anglophone Conference, to powstała, pewnie będzie też anglojęzyczna, bo będą wszyscy mówić po angielsku, ale z różnych krajów i miały się takie International Conference i ta jako jeden z po prostu podstawowych tematów, którym ja też mam zabrać głos, jest jako respondent na referat, jako koreferat po prostu. Więc to oznacza, że ta sprawa jest bardzo gdzieś dyskutowana i poszukiwane są, powiedzmy, żeby wyciągnąć wnioski z tego, prawda? Czyli innymi słowy, jakie wnioski wyciągnie z tego Watykan i papież, to zobaczymy, prawda, bliżej. Ja myślę, że przede wszystkim do tej pory, czy w ten sposób powiedział, że ten Welm miał efekt, nie wiem, czy jeśli chodzi o Polskę, czy o ten, ale że miał efekt, jakby to powiedzieć, rozszerzający już istniejącą praktykę, która wcześniej była robiona w sposób taki troszkę bardziej dyskretny, nacisków na pasterzy, żeby się poddali do dymisji. Czyli innymi słowy, stało się to publiczne dzięki Welmowi, bo ta praktyka, powiedzmy, jeśli chodzi o no, rzadko kiedy wprost były, na przykład w Irlandii, nie ma żadnego biskupa z okresu tego wielkiego kryzysu irlandzkiego, nie ma żadnego biskupa ordynariusza, który by w tamtym czasie był ordynariuszem. To znaczy, że episkopat praktycznie ordynariusze w całości zostali wymienieni. Co to znaczy? Wymienieni po cichu, bo się niewielu skapowało, że tak to się właśnie działo. Dotyczy to też po części również episkopatu amerykańskiego, czy jeszcze wcześniej kanadyjskiego. Tam, gdzie stolica apostolska miała więcej wiedzy. Natomiast w tej chwili widzę, że to zaczyna mieć, Welm zaczyna mieć efekt taki, że wierni plus ci, którzy wiedzą, że są zaniedbania, ośmielają się zgłaszać. Czyli to samo, co było z, powiedzmy z tym dokumentem, listem okólnym kongregacji z 2010 roku, która nakazała przygotowanie wytycznych w każdym kraju, żeby to było znane, jak postępujemy i tak dalej. Automatycznie zaczęły powstawać wszędzie systemy zgłoszeń łatwo dostępnych, zaczęły się pojawiać szkolenia, zaczęły się, myśmy też zaczęli mniej więcej w tym czasie, w trakcie właściwie przygotowywania wytycznych. Więc to jest po prostu znowuż ta Welm, jakby powiedzieć tak, uczynił publicznym pewien proces, który już był, ale uczynił go publicznym, dzięki temu jest ośmielenie się znacznie większe i również efekt odstraszający, prawda? Bo do tej pory czytaliśmy tylko w tym, no i tu Watykan ma wiele rzeczy do nauczenia, czytaliśmy w Osservatore Romano, że to artykuł, że to był kanon, tam już nie pamiętam, który powiedzmy mówi o dymisji biskupa, ale i było dodawane tam paragraf 1 i paragraf 2. No to jak był paragraf 2, tośmy wiedzieli, aha, nie tylko może być zdrowie albo jeszcze nie, po prostu w każdym razie nie emerytura albo ewentualnie życzenie stolicy apostolskiej, żeby ktoś się poddał do dymisji. Nic żeśmy mniej więcej nie wiedzieli. A dzisiaj już wprawdzie niezbyt bogato nam to komunikuje stolica apostolska, ale już wiemy, że na skutek zgłoszenia związanego z Welmem, czyli znamy jakie zaniedbania, czy jakie kwestie są objęte tym prawem i dzięki temu no, wiemy, że ktoś został odsunięty po przeprowadzeniu pewnego postępowania. Ale dzięki temu również, myślę, Kościół, czyli wierni i duchowni, i również biskupi zyskują również większą pewność prawa, stosowania prawa, przez to, że ono jest już publiczne, że ono jest, nie jest tylko taką ukrytą praktyką, prawda? No i
myślę, że to będzie też prowadziło do dalszego uzdrowienia i do dalszego, powiedzmy, nie tyle oczyszczenia w sensie takim, że usunięcia tych, którzy ten, ale że po prostu każdy jeden w tej chwili się będzie, każdy jeden, który będzie miał odpowiedzialność, czy to przełożony zakonny wyższy, czy ordynariusz diecezjalny, no będzie, prawda, to ten efekt ostraszający, ten efekt taki, no, będzie też skutkował pewną i myślę, że to jest, że ewentualnie pewność kary, czy możliwość kary, powiedzmy, nie do wszystkich kategorii się stosuje w tym sensie jako efekt, że ma efekt ten, jak się nazywa, taki odstraszający, tylko bardziej do tych, którzy mają dużo do stracenia. Dziękuję bardzo. Ja może tylko jedno, dwa zdania. W mojej ocenie dzisiejsza sytuacja przełożonych, których dotyczy nie tylko WELM, ale jeszcze jeden dokument mówiący o odpowiedzialności politycznej tak naprawdę za jakieś nieprawidłowości, przypomina konieczność wkalkulowania nowego ryzyka zawodowego w pełnieniu funkcji w Kościele. Zresztą bycie księdzem dzisiaj oznacza wkalkulowanie nowego ryzyka zawodowego związanego z tym, że można być niesłusznie, albo słusznie, ale niesłusznie oskarżonym o tego rodzaju zdarzenie i mierzyć się z konsekwencjami automatyzmu reakcji Kościoła. Bo trzeba pamiętać o tym, że dzisiaj przełożony ma w jakiejś mierze prostszą sytuację niż parę lat temu, a mianowicie niewiele zostało pozostawione do jego dyskrecjonalnego uznania. On dzisiaj, uzyskując pewną informację, musi uruchomić automatyzm środków kościelnych. I tak naprawdę skutkiem jest oczywiście to, że ten, kto został pomówiony niesłusznie, cierpi niesłusznie w tym wypadku. A ten, który dopuścił się czegoś rzeczywiście nagannego, nie umknie systemowi wykrywczemu Kościoła. Ten automatyzm spowodował, że przełożony rzeczywiście łatwo może być rozliczony, bo łatwo wskazać istotę zaniedbania w dzisiejszym czasie. Ja odnoszę się troszkę z większym brakiem komfortu z niejawnością tych postępowań, a w szczególności niejawnością rozstrzygnięć, czy uzasadnień rozstrzygnięć, dlatego że ta niejawność uzasadnienia rozstrzygnięcia i wyboru określonej reakcji wobec danej osoby, danego przełożonego, może działać w różne strony. Może nadmiernie tworzyć wrażenie nadmiernego deliktu, który miał miejsce. Może pozostawiać znaki zapytania, dlaczego tylko tak mało spotkało tę osobę, podczas gdy chyba coś więcej się stało. Tutaj jest coś do zrobienia. Tu jest coś do zrobienia, tak żeby ten system jakby był bardziej uczciwy także w stosunku do osób, których dotykają negatywne konsekwencje rozstrzygnięć w tych postępowaniach. Myślę, że to jest po prostu słuszne prawo osób, których dotyczą te postępowania. Bardzo dziękuję. Jeśli są jeszcze jakieś pytania, to bardzo proszę. Czy są? Czy już tak? To bardzo proszę. Nie wiem, czy w tej chwili pan Bartłomiej Kmieciak nas słyszy, czy się słyszymy. Błażej, przepraszam bardzo. Halo, halo? Niestety. Pan Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Pytanie do profesora Królikowskiego. Czy pana wypowiedź o ewentualnym powołaniu komisji kościelnej mamy rozumieć jako wolę samego polskiego kościoła, który będzie taką propozycję kierował do Watykanu, czy jest to wyłącznie pana sugestia? Nie, nie, ja zastrzegłem, że jest to moja osobista refleksja związana z moim doświadczeniem i dotyczy ona impasu w relacji pomiędzy komisją, Państwową Komisją do spraw ujawniania tych sytuacji wykorzystania seksualnego wobec dzieci i młodzieży, a dobrą wolą, a Kościołem katolickim, który nie może z powodów prawnych odpowiedzieć na oczekiwanie związane z dopuszczeniem komisji do badania akt spraw, które nie są w dyspozycji Kościoła katolickiego. I moja sugestia jest tylko i wyłącznie taka. Jednym ze sposobów rozwiązania tego impasu,
a także jakby działaniem, które moim zdaniem wzmocni takie poczucie uczciwości w Kościele co do poradzenia sobie z tym tematem, jest wykonanie samodzielne pewnej pracy, którą ustawodawca w szerokim obszarze powierzył Komisji Państwowej i przeprowadzenie audytu z akt tych postępowań w celu wyciągnięcia wniosków dla instytucji i osób zaangażowanych we wspólnotę Kościoła katolickiego. To jest jakby moje stanowisko jako osoby, która jako ekspert prawny towarzyszy tym procesom czy tego rodzaju kłopotom. Natomiast decyzja o tym, żeby w ogóle uruchomić taki proces, jest decyzją wielokrotnie przewyższającą horyzonty mojej wyobraźni, bo jest to sprawa, która musi wynikać ze zgody w Konferencji Episkopatu Polski, a tam jest miejsce poszukiwania decyzji o wejściu w ten kierunek. Tutaj ja mogę tylko i wyłącznie podzielić się własną obserwacją z całą skromnością swojej osoby w tym wypadku. Dziękuję bardzo panie profesorze za to cenne uzupełnienie i proponowałbym, żebyśmy chyba już powolutku lądowali, bo mamy 2 godziny 40 minut za sobą. Mam wrażenie, że niezależnie od złożoności sytuacji i bez uprawiania jakiejkolwiek propagandy sukcesu możemy powiedzieć, że jak na wielu różnych punktach dokonują się procesy ważne na tej trudnej drodze i mam nadzieję, że kolejna konferencja, na którą już teraz zapraszamy bez wyznaczania terminu, dowiedzie, że proces oczyszczania, czy wietrzenia, czy uzdrawiania instytucji Kościoła będzie postępował, a w ślad za tym, bo to nie jest kwestia tylko jej Kościoła wyłącznie, nie dość o tym przypominać, no dzieci, młodzież i osoby bezbronne i bezradne będą się mogły czuć bezpieczniej, bo o to w tym wszystkim chodzi. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu, dziękuję tym, którzy byli z nami online i do zobaczenia.